Dobrze, zaczynamy. Proszę Państwa, tak jak zostało już powiedziane, pretekstem naszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy jest książka wydana w ubiegłym roku autorstwa profesor Doroty Skotarczak, Otwierać milicja, opowieści kryminalnej w PRL, a dokładnie opowieści milicyjnej, gatunku bardzo specyficznym dla tej części Europy w tamtym czasie. Natomiast zgodnie z takimi metodologicznymi wymogami zoperacjonalizujmy sobie ten temat, czyli rozszerzmy to na kilka kontekstów. I wydaje mi się, że trzeba będzie w ogóle cokolwiek o kryminale powiedzieć z wielu względów, ale rozumiemy, że jest to gatunek pisarski, bardzo dzisiaj popularny, nośny, nie tylko czytelniczo, ale także właśnie piśmienniczo-pisarsko. Więc chciałabym do Państwa się zwrócić z takim pytaniem. Po pierwsze, genealogia tego gatunku w ogóle. Jak on powstał? Dlaczego powstał? I dlaczego jest do dzisiaj? Skąd fenomen tak olbrzymiej popularności, zwłaszcza w Polsce? Jak Państwo to widzicie? Jesteście przedstawicielami oczywiście nauk humanistycznych, ale trochę innych specjalności, więc przyda nam się takie spojrzenie. No to znaczy tak, kryminał narodził się już w XIX wieku, poza tym, że niektórzy uważają, że narodził się już w starożytności, bo na przykład historia Edypa to też podobno, jak twierdzą wielbiciele, jest kryminał. Ale tak realnie rzecz biorąc, narodził się jako gatunek wieku XIX. W Polsce się wskazuje na taką opowieść kryminalną Kraszewskiego jako taki pierwszy kryminał. Ale były też książki na przykład Nagla, Sęp, Tajemnica nalewek, to znaczy nalewek w sensie dzielnicy oczywiście, nie nalewek do picia. Także to są lata 70. wieku XIX. No potem był Sherlock Holmes, który właściwie wytyczył ramy gatunku. No ale może o gatunku kolega coś powie jako polonista, bardziej fachowo, ja od strony historycznej. Rozszerzę to, jeśli Państwo pozwolicie, to co powiedziała Dorota Skotarczak. No rzeczywiście, albo przyjmiemy tą kwestię starożytności tych emocji ukazywanych w dramacie antycznym, tak, że tam już są historie mające charakter taki właśnie parakryminalny, albo sięgniemy do dramatów i kronik Szekspira i będziemy szukać podobnej tematyki i emocji przede wszystkim właśnie tam. Albo sięgniemy, bardzo często przywoływany jest przykład twórczości prozy Fiodora Dostojewskiego, no albo jednak skoncentrujemy się na tym XIX wieku. No i tutaj bardzo różne są jakby próby wskazania, co spowodowało rozkwit, rozwój taki intensywny w tym czasie opowieści kryminalnych i najczęściej mówi się chyba o jednak o tym, że bardzo gwałtowne zmiany cywilizacyjne sprawiły, że człowiek poczuł się tak niepewnie, tak zaskoczony takimi gwałtownymi zmianami, że świat stał się dla niego na tyle tajemniczy, groźny, niewyrażalny, że radził sobie opowieściami kryminalnymi, które miały mu ten świat jakoś tam pomóc zracjonalizować, pomóc objaśnić, pomóc poczuć się w nim bezpieczniej. To pewno jest dosyć taka klasyczna definicja, która na tamten moment wydaje się być dosyć trafna. No ale już w XX wieku bardzo szybko ten kryminał ma tyle różnych odmian, tyle różnych typów. Już Agatha Christie przecież od tych XIX-wiecznych opowieści różni się, te jej kryminały różnią się jednak dosyć mocno. Tutaj ja bym zwrócił uwagę na jednak taki mocno, w tym gatunku przecież bardzo dziwny, taki jednak sielankowy trochę obraz rzeczywistości, a przecież pokazującej działanie sił zbrodniczych. Także to się bardzo szybko rozchodzi w różne strony i nie mamy tak, może o tym sobie jeszcze też powiemy, dzisiaj widzimy ten rozkwit opowieści kryminalnych, właściwie raczej nadmiar nawet można by powiedzieć z tej perspektywy odbiorcy, który nie wie, którą książkę czy przeczytać, który film obejrzeć, ale dyskusja też często sprowadza się do tego, czy w opowieści kryminalnej ważna jest psychologia, czy jednak ona jest zbędna, prawda? Czy czytamy kryminały szukając w nich prawdy psychologicznej o człowieku, czy jednak nie, po prostu chcemy rozwiązywać jakąś tam zagadkę, używając do tego przede wszystkim rozumu, a dodatkowe rzeczy będą specyfiką pewnych typów literatury i pewnego typu odbiorcy, prawda? I poza tą psychologią widoczną u Dostojewskiego na przykład, czy nie wiem, pewno u jakiegoś Mankela,
szwedzkiego pisarza również. Nie zawsze znajdziemy psychologię. Nie widzimy jej moim zdaniem u Agaty Christie na przykład. A ja bym się nie zgodziła. Ja bym się w ogóle nie zgodziła. No to spojrzenie historyka. No, ja uważam, że właśnie u Agaty Christie jest psychologia. Tyle, tylko że to jest inaczej pokazane, bo u Agaty Christie są pewne schematy i pewne postacie, które symbolizują pewne sposoby myślenia i zachowania. To są może i stereotypy, ale pewne prawdy o człowieku wyrażające. Ja teraz sobie czytałam ostatnio, bo ja czytam tylko stare kryminały, nowych w ogóle nie lubię. Czytałam sobie ostatnio Śmierć na Nilu i pomyślałam, jaka to jest głęboka psychologiczna powieść. Jak się do tego podejdzie bez uprzedzeń. O. Musisz czytać nowe kryminały. Nie będę czytać, bo są przygnębiające. Ale jakby... No nie wszystkie. Tak, ten punkt dojścia zapewne będzie taki, tak? Skąd te kryminały, czy te kryminały milicyjne, o których napisałaś książkę, one się mają jakoś do Dostojewskiego, do Conan Doyle'a, do Chandlera, do Christie i tak dalej. No dobrze, ale gdzieś on tam majaczy, prawda, w odległej czy nieodległej przeszłości, ale nie chcę tutaj oczywiście moderować i... Znaczy ja bym powiedziała tak, że kryminały, jak cała literatura, są dobre i są złe. I te, które są dobre, to jest i dobra literatura, i jakaś no właśnie prawda, powiedzmy, o człowieku wyrażona. I jest cała masa kryminałów, pewnie z 90%, i to jest po prostu chłam nie do czytania. I jak ja czytałam chociażby te niektóre książki milicyjne, to niekiedy naprawdę było mi wszystko jedno, kto już tam zabił. Ale jest jakiś szczyt literatury kryminalnej. I to tu nie jest kwestia, czy to jest Agata Christie, czy to jest tam współczesna literatura skandynawska, czy tam, nie wiem, Marek Krajewski, ktokolwiek. Po prostu coś jest albo dobre, i albo złe. To jest złe. Po prostu dobra literatura. Jest tak? Albo dobra literatura, albo zła literatura. Nie? I tutaj parę procent, sam szczyt kryminału, no to byłoby, nie? Myślę, że to dotyczy każdego gatunku. No, otóż myślę, właśnie. Że to dotyczy każdego gatunku. Ale jeszcze nie wspomnieliście Państwo o jednej rzeczy, którą dzisiaj się podkreśla. Kwestia emocji. Popularność obecna kryminałów, też znawcy problemów tę rzecz przywołują, uwydatniają, to jest również to, oparte jest na tym, że ona zaspokaja zapotrzebowanie na silne emocje typu wywołane przemocą, brutalizmem, okrucieństwem, strachem, przy okazji trudną zagadką do rozwikłania, komplikacją i intrygi i tak dalej, prawda? Nie będziemy tutaj w tym momencie się zastanawiać, bo też nie ma na to czasu, czy bardziej człowiekowi chodzi o rzeczywiście tę, nazwijmy to, rozrywkę wywołaną silną emocją, czy jakiś portret, obraz epoki, czy głębię psychologiczną i tym podobne. Ale tak czy inaczej, te wszystkie rzeczy znajdujemy w kryminałach. To jest ciekawe, bo ja patrząc i czytając również kryminały, zadziwia mnie jedna rzecz. Jak to można pogodzić? Jest niezmierny rozstrzał podgatunków. Hybryd, dzisiaj zwłaszcza, w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony jest stały schemat, poza który kryminały nie wychodzą. Nawet mimo hybryd i tak dalej. Musi być intryga, musi być trup, musi być detektyw, często policyjny, prawda? Najczęściej policyjny, chociaż czasami spoza organów państwowych ścigania. Stopniowe rozwiązywanie. Tak jest. I dobre zakończenie z reguły, tak? Czyli on musi wygrać. Specyficzny też bohater, z którym do pewnego stopnia można się jakoś utożsamiać, bo on jest, powiedzmy, ona oczywiście, bohater bądź bohaterka jest, protagonistka jest, mimo wszystko szlachetny, niezłomny, chociaż wcale nie musi być wzorcem cnót, prawda? Gdzieś na etapie, żeby nie był. Daleko mu do jakiegoś herosa homeryckiego, typu homeryckiego, powiedzmy, ale ostatecznie wygrywa rundę, tak? Zgadzacie się z tym, że tego typu schemat był zawsze, nawet z powieści milicyjnej, która miała inne funkcje, prawda? Nie rozrywkowe. Chociaż to nie było, oczywiście z pewnymi wyjątkami, z pewnymi odstępstwami, to jasne, o tym będziemy jeszcze mówić. Siłą rzeczy, to jest istota kryminału, że jest przestępstwo, jest dochodzenie, kto tego przestępstwa się dokonał. To trudno poza tym wyjść, bo jak już tego nie będzie, to nie będzie kryminału. Natomiast co ja sobie pomyślałam tutaj, słuchając, że jest zbrodnia. Otóż w powieściach milicyjnych nie zawsze była zbrodnia, bo niekiedy na przykład byli tak zwani doliniarze, czyli te osoby kieszonkowcy, albo były jakieś przestępstwa gospodarcze i bardzo często było tak, że jak nie było zbrodni, to po prostu te kryminały były nudne.
I to jest też, i to w tej chwili nie mówię, nie chodzi mi o kryminał milicyjny jako kryminał milicyjny, tylko o to, że jak nie ma krwi i nie ma czegoś naprawdę takiego silnego, czyli właśnie zbrodni, to kryminał nie chwyta. Jest nudny. Nikomu się nie chce słuchać, że tam ktoś komuś ukradł torebkę. No chyba, że tam jest mikrofilm oczywiście szpiegowski, ale to już jest inna sprawa. Tak. Więc to jest taki przyczynek, że po prostu muszą być pewne reguły, muszą być duże emocje, ale w gruncie rzeczy też sobie teraz pomyślałam o czymś zupełnie innym, o tak zwanych pieśniach nowiniarskich z XIX wieku. Takim specyficznym gatunku literackim to był folklor. Folklor to były takie pieśni, które tworzono na bieżąco no, na wsiach, a one dotyczyły różnych krwawych wydarzeń, które miały miejsce w okolicy, we własnej wsi albo w okolicy, tam krwawe wesele u młynarki na przykład, albo o rodzonej matce, która zabiła swoje dzieci za dolary, albo jak dziadka i babcie wnuczkowie zabijali. To są przykłady tych tytuły tych pieśni. I tam też był pewien kryminał i nieraz nawet była zagadka, którą trzeba było pod koniec wyjaśnić. Pokazywano straszne różne sceny mordu, na przykład tam siadanie na dziadku z poduszką, żeby go poddusić. Potem było tuszowanie przez przestępców tej zbrodni i w końcu w ostatniej zwrotce przyjechał lekarz i za uduszonego starca uznali. Więc kryminał ma wiele, bym powiedziała, wiele matek i ojców. O, może tak, nie tylko Dostojewskiego. To jest kwestia emocji. Ja wrócę do tego, o czym powiedziałaś, czyli do bohatera, bo wydaje mi się, że tutaj jakby sprawa się najbardziej może komplikować. Bo przecież czego chce bohater, tak, tej opowieści kryminalnej, czyli ten detektyw domorosły albo prawdziwy policjant, milicjant i tak dalej, prawda? Wydaje mi się, że tutaj jakby motywacje mogą być bardzo różne. Oczywiście chodzi o przywrócenie jakiegoś tam ładu na końcu. Ale teraz tak, czy na przykład, nie wiem, może się Państwo nie zgodzicie, Sherlock Holmes, czy jemu chodzi o przywrócenie jakiegoś ładu, nie wiem, społecznego, prawda? Moralnego na przykład. Czy jemu chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę i powiedzieć, fajno, wygrałem, pokonałem, tak pokonałem umysłem przeciwnika, prawda? I tyle. I to mnie interesuje. Wracam sobie tam do tego drinka czy czegoś tam. Nie? Zawsze chodzi o przyłączenie, powrót ładu społecznego. Ale to jest taki specyficzny. A milicjantowi będzie chodziło, za chwilę na pewno to rozwiniesz, przywrócenie ładu socjalistycznego. Każdy jakiś ład przywraca. A może być taki, jaki ma. Tak, taki detektyw, który był skrzywdzony, już nie powiem, w dzieciństwie, prawda, i mamy jakąś tam wersję, że odreagowuje, prawda, te swoje krzywdy z dzieciństwa w myśl takiej taniej psychoanalizy w jakimś tam modelu takim czy innym amerykańskim. Albo musi odnaleźć przestępców, ponieważ no, uważa, że te stosunki społeczne są źle funkcjonują, czy nie funkcjonują w danej społeczności tak jak powinny. Więc wydaje mi się, że to się trochę jednak co do tego bohatera, poza tym najogólniejszym stwierdzeniem, że owszem, ład na końcu wraca, ale ten ład może być różnie rozumiany, tak jakie są motywacje tego bohatera jednak. No ale w sumie efekt jest taki, że jest porządek na końcu. Przestępca idzie do więzienia, a społeczeństwo może spać spokojnie. No to tutaj znowu tak, bo jeśli możemy tak trochę polemizować. Czasami tego, który próbuje złapać przestępcę, czasami może on tylko chce wskazać i napiętnować, prawda? Ale już go nie interesuje nawet, czy on trafi do więzienia. Może go, niech się tym już zajmuje ktoś inny i nawet w powieści, w opowiadaniu, w tej historii tego nie ma, ale on z jakichś powodów, ten nasz bohater pozytywny, zatriumfował, prawda? Wskazał, złapał, napiętnował. No to rzadko takie rzeczy są, a poza tym, jeżeli złapał i napiętnował, to jednak oczywiście, jakaś sprawiedliwość się dokonała. Zgoda. Na tym jakby znowu zawieśmy wyższą... Zawieśmy może to, bo to oczywiście można bez końca się spierać, bo to... Musimy wrócić do różnorodność jest potężna, tylko właśnie mi chodzi o to, że ten schemat tak czy inaczej jest utrzymany, że na końcu jest rozwiązanie, tak? Bohater rozwiązuje. To, co się potem stanie, to Chociaż też są wyjątki, bo nie są takie idzie, bo to kryminały, to gdzie są. Nie ma rozwiązania. Okej, dobra. Nawet milicyjne. Mhm. Dobra, to jeszcze pewnie do tego dojdziemy. Natomiast jeszcze chciałam z innej strony spojrzeć na kryminał, mianowicie ze strony może piszącego, czasem wydawcy.
Obecny trend to jest na pewno dość solidny research, czyli obecność pisarza w laboratoriach kryminalnych, przy wszystkich badaniach forensycznych, przy sprawach prawniczych, kwestiach prawniczych i tak dalej. Czyli konsultacje, kwerenda, badanie, dostęp do akt, badanie forensyczne przede wszystkim. Dzisiejsza technologia w śledztwach jest bardzo daleko posunięta, informatyka na przykład także. Druga stała, tak moglibyśmy powiedzieć, współczesnych kryminałów, nie tylko współczesnych, ale no powiedzmy tych dwudziestowiecznych, cykle, serie, sezony, prawda? Zwłaszcza sezony dzisiaj, powiedzmy. Jest konwencja, jest przekraczanie schematu, to możemy wiele przykładów, może jeszcze do tego dojdziemy, do przykładów konkretnych jeszcze wrócimy. Jest ta rozrywka, gra na mocnych uczuciach oczywiście, ale z drugiej strony zawsze kryminał chce dotknąć teraźniejszości, obecnych problemów. Jest różny stopień zaangażowania społecznego. Natomiast to, co zauważam, także jako czytelniczka, dotykać teraźniejszość, ale również przez pryzmat historii. Teraźniejszość jest zawsze skutkiem zaszłości historycznej. To się bardzo często powtarza, tak mi się wydaje, albo może zawsze. Realizm społeczny. Kryminał jest pewnym komentarzem sytuacyjnym, pewnym portretem. Nie mówię, że koniecznie psychologicznym, ale przynajmniej jakiegoś środowiska na przykład, prawda? Jest refleksja socjologiczna, różnego typu, różnej głębi, antropologiczna, psychologiczna, to się zdarza. Jest to swoiste kronikarstwo, nazwijmy to społeczno-kulturowe epoki. No i jest przy okazji, co może zakrywać na paradoks przy tym kronikarstwie, mitotwórstwo historyczne. I w przypadku powieści milicyjnej zdecydowanie jest to stała. Chodzi o budowanie mitu założycielskiego PRL-u, prawda? I jeszcze sobie o tym powiem, ale zauważyłam, że tam są przynajmniej dwa stałe elementy, które do końca powieści milicyjnej się pojawiały. Mianowicie milicja obywatelska razem z Urzędem Bezpieczeństwa walcząca z bandytami, czyli podziemiem antykomunistycznym. To jest stała w zasadzie, prawda? No, Korpus Bezpieczeństwa tak Wewnętrznego, jest. No KBW. KBW, jasne. I że oni budują ten ład, ten początek, prawda? I ten mit zakładzinowy, mit założycielski pojawia się zawsze. I to w tych wszystkich etapach czy epokach, które wymieniałaś, prawda? Rozwoju, tak, jest to częste. Rozwoju, a zaczęło się w zasadzie od cienia. On dał tutaj schemat, prawda? Aleksander Ścibor-Rylski w Cieniu dał schemat tego elementu, który stale się będzie powtarzał, tak mi się wydaje. Znaczy, tak, Cień to wiadomo, to była książka z 54 roku, jeszcze taka trochę w duchu socrealistycznym, właściwie bardzo w duchu socrealistycznym, chociaż całkiem nieźle napisana. Natomiast wiecie Państwo, z historią powieści kryminalnej w Polsce to jest taka sprawa, że właściwie my wiemy to, co się działo i przypominamy sobie w dużej mierze i mówimy o tym, co było gdzieś od połowy lat 50. Natomiast powieść kryminalna bardzo kwitła tuż po wojnie, w tym okresie powojennym, zanim kryminał został wskazany jako gatunek burżuazyjny, czyli w końcu lat 40. stwierdzono, że romans i kryminał to są gatunki typowe dla kultury kapitalistycznej, burżuazyjnej i po prostu je na parę lat wyrugowano. Natomiast było bardzo wiele kryminałów i właściwie jedną z podstawowych atrakcji ówczesnej prasy były powieści w odcinkach zamieszczane przez przedwojennych autorów, przez autorów, którzy debiutowali po wojnie i potem pod różnymi nazwiskami, pseudonimami pisali dalej. I ten schemat, który jest w Cieniu, on pojawiał się już wcześniej w literaturze. Chodzi mi o ten schemat mitu założycielskiego. Tak, ale ten mit założycielski był już wcześniej, bo znaczy właściwie on był od razu zaczął się pojawiać, nie we całej literaturze, ale od razu pisano i były takie książki, czy takie tam powieści w odcinkach, gdzie od razu gloryfikowano w pewien sposób i od razu budowano pewien mit nowej władzy. Już nie mówiąc o książkach zupełnie kuriozalnych, które pokazywały, do czego ta nowa władza, która teraz się właśnie osadza, docelowo tam doprowadzi. No nie wiem, że na przykład giełda amerykańska padnie i będzie światowy pokój i wszyscy będą żyć w komunizmie i zgodzie. Ale te pewne wątki, one w niektórych książkach się pojawiają od razu. Chociaż
ten okres drugiej połowy lat 40 on jest mało zbadany, no po komu się tam chce tak siedzieć i po prostu grzebać w tej gazetach, tym bardziej, że to często była literatura dosyć kiepska, tak. Dzisiaj się to trudno czyta, bo to były takie książki trochę pisane w stylu powieści, takim przedwojennym stylem jeszcze. Tak? Dzisiaj to jest anachroniczny język, ale były też nowości, które na przykład wtedy paradoksalnie gloryfikowały Armię Krajową, gloryfikowały Polskie Wojsko na Zachodzie czy wywiad aliancki. Nie? Takie rzeczy też były, więc właściwie wszystko to, co było potem, czy nawet to, co jest teraz, to było zalążkowo w tym okresie tuż powojennym, a potem wszystko zostało przecięte. I potem pewne wątki w połowie lat 50. powróciły, ale już nie wszystkie oczywiście, bo się nikt wywiadem nie zachwycał. Patrząc nawet na te cezury, już ciągnął się ten wątek. No wiadomo, to jest zjazd literatów 1950, jeszcze zapoczątkowany Szczecinem, zjazdem w Szczecinie i ogłoszenie socrealizmu, o czym Państwo dobrze wiecie. Indeks książek zakazanych, cały Marczyński poszedł na przemian, w gruncie rzeczy. Wszystko poszło. Znaczy cała literatura kryminalna, wszyscy przedwojenni autorzy, nie tylko Marczyński, ale też tam Wotowski. Kostecki, ten przedwojenny. No, ale Kostecki powrócił potem w wielkim stylu w połowie lat 50. jeszcze powrócił. Ale już był inny. Ale w każdym razie cała literatura zagraniczna też. Agata Christie też poszła na przemiał, nie? Co by tak, jakby ta Agata Christie, Sherlock Holmes była nie wiadomo jak szkodliwa, bo jeszcze rozumiem, że pożoga Zofii Kossak-Szczuckiej się mogła nie podobać, ale czemu Agata Christie? No i to też jest taka rzecz ciekawa, bo to jest cała wyrwa w naszej wiedzy o historii polskiego kryminału. My prawie nic nie wiemy o tym, co się działo przed wojną, bo po prostu nie wydawano. I już potem nie wydawano. Marczyński śladowo powrócił na fali odwilży. Śladowo pisał w gruncie rzeczy. Został na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. No i zmarł, ale można było wznawiać książki przedwojenne. Przecież wznawia się przedwojenną Agatę Christie. Czemu nie Marczyńskiego? Chociaż Marczyńskiego wtedy wznawiano, zdaje się, w tej serii w 1956 roku wyszła seria Srebrny Kruczyk i tam coś się pokazało. Nie. W serii Podkowa, tam wydrukowano parę opowiadań nowych Marczyńskiego, amerykańskich. Aha. Natomiast wydano też nową powieść Marczyńskiego, Kłopoty ze spadkiem. Ona była drukowana w przekroju, potem się ukazała książka i potem było bardzo długo nic, aż do połowy lat 70., kiedy Kłopoty ze spadkiem zrobiono z tego teatr telewizji Kobra. I to był cały Marczyński w PRL-u. Mhm. Jasne. Ja jeszcze jeszcze nawiązując do tego wątku, bo przyszło mi na myśl teraz takie sformułowanie Franka Morettiego, pewnie Jacku znasz to, rzeźnia literatury. On nawiązywał do XIX-wiecznej powieści i mówił, że 90% popularnych książek czy popularnej produkcji, ponieważ jest niezgodna z kanonem wysokiej powieści, idzie na przemian, znika po prostu. Dlatego znika potężny kawał świadectwa. Kroniki ówczesnego życia, niższych sfer w gruncie rzeczy, prawda? No, jeszcze dodam tylko dla porządku. Moretti wziął to z aforyzmu Hegla, rzeźnia historii. No, dotyczy to zdarzeń, o których w większości nie wiemy po prostu. Nie możemy wiedzieć, nie będziemy wiedzieć. Tak, ale tutaj mam wrażenie, jeśli dobrze rozumiem to twoje pytanie, że poruszasz co najmniej dwie sprawy. To, co powiedziałeś wcześniej, czyli jak od powieści popularnej, opowieści popularnej, jaką jest kryminał, możemy oczekiwać kroniki obyczajowości, kroniki życia społecznego, kroniki tak zwierciadła naszego świata, a z drugiej strony ta rzeźnia literatury to jest jakim stylem, jakim językiem, jakim poziomem artyzmu można, posługują się ci. Dlatego parafrazuję tę frazę, tak. Posługują się ci autorzy. No i teraz właśnie dzisiaj się mówi o współczesnej literaturze polskiej również już, że zaraz do tego XIX wieku z powrotem możemy wrócić w ten sposób, że kryminał polski, ale też, nie wiem, no światowy właściwie, jest bardzo dobrą powieścią obyczajową, zastępuje powieść obyczajową i tu możemy zobaczyć, jak właściwie wygląda świat. Ktoś zaprotestuje, no nie mamy oglądać cały czas przestępców, morderców itp. itd., prawda? Tak świat nie wygląda. No ale właśnie całe te stosunki społeczne, zachowania ludzi i tak dalej, to wszystko jest tam, a nie ma albo w jakiejś prozie psychologicznej, albo w takiej niższego lotu obyczajowej, albo no w takiej powiedzmy metaprozie, która się zajmuje trochę literaturze, która się sobą zajmuje. Tak? I teraz oczywiście możemy znowu zapytać, czy tak było w tym XIX wieku, no ale przede wszystkim tutaj, czym się Dorota zajmowała, czy też w tych latach 55-89, czy tak możemy spojrzeć na ten kryminał milicyjny, czy on też da nam prawdę o tamtej rzeczywistości, czy jednak bardzo wąską? No może jeszcze tutaj
uszczegółowię to pytanie. Czy ta intryga, przestępstwa powiedzmy, czy nawet zbrodni, właśnie tych kryminałów, Doroto, możemy traktować je dzisiaj jako pretekst obrazu, obrazka psychospołecznego jednego środowiska, bo w gruncie rzeczy koncentrował się, co jest paradoksalne, na środowisku inteligencji, w zasadzie mieszczaństwa, tak moglibyśmy powiedzieć, prawda, miejskiego, przede wszystkim stolica, kurorty, większe miasta, na środowisku wolnych zawodów, artystów, studentów, naukowców. Naukowcy też się pojawiają całkiem często. Straszni naukowcy są bardzo okropni, kradą. Są szaleni, to są szaleni naukowcy. Plastiki wykradają tajemnice formuły polskich plastików, proszę Państwa. To był taki jeden z takich czołowych motywów, wykradanie tajemnic polskich plastików i polskiej chemii i wywożenie ikon na zachód. Ale, ale to w takim razie agenci zachodni to robili. Nie, nasi uczeni byli tacy okropni. Przypomnijcie sobie Państwo też takie filmy, gdzie jest Trzeci Król, jaka tam była okropna Kalina Jędrusik, która była konserwatorką sztuki i ona chciała obraz wywieźć. Ale mówiąc poważnie... Właśnie, czy to, one mogą służyć jako obrazy psychospołeczne? Tak, to obrazy, znaczy, tak, ja w ogóle... Psychosocjologiczne, prawda? Ja w ogóle całe życie naukowe wolałam twory kultury popularnej czy kultury masowej niż twory kultury wysokiej. One są, tak powiem to, bliższe krwioobiegu, że zacytuję poetę. I jest coś na rzeczy. To w ogóle to, co mówiłaś, że 90% literatury przepada. Przepada rzeczywiście cała masa książek pisanych w wieku XIX, nudnych zazwyczaj, przedziwnej treści. To wszystko przepadło, tego nikt nie trzymał, tego nie chowały biblioteki, ale też co tu dużo mówić, no przepadały księgozbiory, no nie mieliśmy historii łagodnej, nie? No bo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, nawet niedawno w Wielkopolsce taką dane znalazłam statystyczną, że druga wojna światowa to jest 76% księgozbiorów państwowych, prywatnych, kościelnych przepadło, no 3/4, nie? A potem jeszcze lista, kolejne rzeczy szły na przemian. Więc niewiele tej literatury starej, przedwojennej zostało, ale w pewien sposób ona zawierała jakieś prawdy na temat życia społecznego, tak samo jak kryminał PRL-owski zawierał. Niekiedy wbrew, że tak powiem, własnym oczekiwaniom, własnym zamiarom. No, ja na przykład uważam, takim stałym wątkiem były afery gospodarcze, tego zwłaszcza było w latach 60., koniec lat 50. i 60., okres Gomułkowski. I tam czarnymi charakterami byli prezesi, różni dyrektorzy i tak dalej. I ja na przykład uważam, że z tych kryminałów można wyczytać pewną zaskakującą prawdę, o co z pewnością nie chodziło autorom. Że w gruncie rzeczy PRL miał tak dziwaczną gospodarkę, tak pokrętną ekonomię, że ona nie była w stanie w żaden sposób ani nikogo zaspokoić ekonomicznie, ani niczego wyprodukować, jeżeli to było państwowe. I są takie różne rzeczy, mówię, nieraz nawet ukryte. Tak samo jak uważam, że model milicjanta był kreowany na... Znaczy, jeżeli się spojrzy na milicjanta, że to nie jest milicjant, tylko zwykły człowiek, to też pewne prawdy o życiu codziennym z tego wychodzą. Bo milicjant jest zawsze przepracowany, zawsze mało zarabia, ale na przykład w latach 70. jest coraz lepiej wykształcony. Więc to też jest... To są proste rzeczy, tu by można iść w szczegóły i tak dalej. Jeszcze o tym powiem. No właśnie, ale to pewne rzeczy... Stałe jednak, pewne stałe, tak. I pewne... Ale też takie realia życia codziennego, jak wyglądają zakupy, jakie są warunki ekonomiczne, że tam nie stać przeciętnego obywatela, który normalnie pracuje, nie stać na przykład na bilet do kina, że mam podziurawione buty, że dach przecieka, tego nikt nie jest w stanie wyremontować. Jestem przekonana, że wbrew PRL-owi, wbrew temu, co sobie PRL, a może się po prostu PRL tym władza nie przejmowała, no komedie filmowe też były takie, że ludzie chodzili z papierem toaletowym na szyi i PRL się jakoś nie wstydził robić takie filmy, więc może tu się tego ubóstwa, który wyziera z kryminałów, też nie wstydzono. Była to też jakaś norma ówczesne ubóstwo, wszyscy tak mieli, nie? Ale kryminał opisuje pewne rzeczy, pewne warunki życia i pod tym względem jest ciekawą literaturą, ale też kryminał opisuje pewne afery, które rzeczywiście miały miejsce, bo przecież ci pisarze nierzadko współpracowali z Komendą Milicji Obywatelskiej, głównie tą w Warszawie, ale nie tylko, i przecież dostawali historię do opisania.
I te niektóre afery, tam typu Skórzana czy Mięsna, to są dokładnie opisane kryminały, dokładnie na ten temat są powieści. Nie? Więc tu cała masa rzeczy jest, które by można wyłapać. Też sposób ubierania się, sposób mówienia. To, że na przykład ludzie się w latach 50. do siebie zwracają pan, pani wszyscy. Studenci pan, pani do siebie mówią. Nawet licealista, jak ma siostrę, to przychodzi kolega, to do tej siostry 17-letniej ten kolega z liceum mówi proszę pani. To nieraz trudno wychwycić z literatury poważnej, no bo o wszystkim nie jest w stanie wielka literatura napisać. A to są takie szczegóły, które nieraz naprawdę są ciekawe. Już nie mówiąc o tych szczegółach, jak mówiono na prostytutki w poszczególnych regionach, tam polonistki czy glorie, w Poznaniu były glorie na przykład, nie? I to też jest ciekawe, to mówię nie dla sensacji, obyczajowa informacja, ale jak najbardziej. To, no właśnie. Nie? Język i tak dalej, to bardzo dużo tak, jest tego. Tak, język, no właśnie ale język. Z tym językiem bym polemizował, bo jednak czy udowodnisz, czy udowadniasz, że ten język jest różnorodny, tak? Tutaj to, czego mi zawsze brakowało w tego typu literaturze, to brak właśnie tego indywidualnego języka bohaterów, że oni jednak mówią zbyt podobnie. Przeczytałaś ich więcej, zanalizowałaś ich dużo więcej, możesz z tym polemizować. Czy jednak nie wszyscy mówią praktycznie tak samo? Oczywiście, że tam będzie zindywidualizowany język kogoś tam powiedzmy ze wsi, kogoś o takim zawodzie, ale z grubsza mówią w ten sam sposób, prawda? Jakby tej prawdy chyba nie pokaże nam ten zależy, co masz na myśli, bo jeżeli sobie tam, nie wiem, weźmiesz Noce i Dni na przykład Dąbrowskiej, no to wiadomo, że to trudno zestawić z Zeidlerem Zborowskim, który pisał kryminały. Ale na pewnym poziomie... W ramach kryminału, tak? Na pewnym spektrum. Poziomie ten język jest zróżnicowany i on jest na przykład... Wiadomo, kryminały były różne. Większość to była literatura bardzo kiepska i tu nie mówimy o większości, ale o przypadkach, które się zdarzały. I były kryminały, gdzie ten język jest zróżnicowany na przykład środowiskowo, ale to nie w sensie takim, że się ktoś posługuje tam złodziejskim slangiem, chociaż i takie rzeczy się zdarzają, że jest tam ten język, no właśnie tam typu doliniarze i tak dalej. Ale w tym sensie, że na przykład jest jakieś tam środowisko artystyczne i ty czytając, no może tak, ja na przykład pamiętam lata 70. i jak są kryminały z lat 70., to ja niekiedy sobie myślę, Holender, tak mówiono, takie słowa się pojawiają. To nie jest język wyrafinowany, piękny, literacko zawsze, ale pewien duch epoki w tym języku jest. On jest prosty często, ale właśnie taki, jak mówiono wtedy. No pewnie zgodzimy się w tym sensie, że tak jak zresztą piszesz, milicjanci przez wiele, wiele dekad właściwie byli też słabo wykształceni, prawda? Nawet ci oficerowie często nie mieli studiów wyższych, nie? Więc trudno od nich oczekiwać, żeby mówili może znowu tym językiem różnicującym. No ale wiesz co, na przykład właśnie Zeidler Zborowski, jak sobie czytasz te rozmowy u Zeidlera Zborowskiego, to zwykle akcja się dzieje w wyższych sferach, są jakieś tam wykształcone panie i panowie i na przykład u Zeidlera Zborowskiego występuje coś takiego jak flirt towarzyski w rozmowach między osobami płci przeciwnej. I dzisiaj tak ludzie nie flirtują, nie rozmawiają, ale w latach 60. tego typu rozmowy prowadzono. Co my jeszcze pamiętamy, może ledwo, ale był inny styl prowadzenia rozmów, na przykład. I to znajdziesz w kryminale. Zgoda. Tutaj chodziło mi raczej, no znowu wrócę do tych elementów psychologicznych, emocjonalnych, że ktoś jest taki, ktoś jest taki. Wiesz, no bo też, co tu, ale też zwróćcie Państwo uwagę, że kiedyś kryminały były krótsze. Kiedyś kryminał miał około 220 stron przy takim formacie. Dzisiaj są kryminały po 500 stron różnica, i to jest różnica. 500-700 stron, tak. I to jest to, o czym tu mówię, wszystkie że kryminał bondy są ponad 500 tak, stron. Tak, przyjmuje w pewien sposób całą literaturę obyczajową, którą wypiera, a kiedyś kryminał nie miał ambicji, żeby być wielką literaturą obyczajową, był krótszy, była ta zagadka i pewne rzeczy wychodziły jakby mimochodem przy okazji. Ale a może dlatego, to... Doroto, przepraszam, że przerwę, ale może dlatego, że większość z nich zaczynała i to we wszystkich tych etapach, okresach, o których mówisz, od gazetowców. Zanim wchodziły w te długie serie, stawały się książkami, no dacja pewna, zaczynały od gazet, no, w odcinkach. No może czasami radio, odcinki radiowe, ale to we wczesnym PRL-u, prawda? Natomiast potem gazetowce, cykle znaczy, gazetowe. Gazetowców było dużo, ale były też takie, które były od razu pisane jako książki. To też nie wszystko, ale nie rzeczywiście, wszystko, ale że kiedyś była moda na
powieści kryminalne zamieszczane w gazecie w odcinkach. Przy czym, wiecie Państwo co, ja mam taką obserwację. Powiedziałabym, ale to nie jest w 100%, ale powiedziałabym, że gazetowce są generalnie gorsze od tych książek, które były pomyślane jako całość od początku. No nie może być chyba inaczej, bo no. Jednak takie pisanie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, prawda, to jest no właśnie takie, no mówiąc kolokwialnie, z doskoku. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś przy okazji wielu innych zajęć pisania tej opowieści miał zaplanowaną szczegółowo fabułę, szkielet fabularny i tak dalej, tak? To było takie chyba właśnie od pomysłu do pomysłu. Dorabianie sobie. Stąd właśnie ten styl po prostu na żywioł, prawda? Styl żywiołowy, a nie zaplanowany jakoś, nie? Czy konstrukcja fabularna. Tak, jeszcze jedną mam uwagę, bo padła kwestia, czy padł wątek protagonisty, inicjanta. Mi się wydaje, tak jak wynikało z twojej książki przynajmniej, no, format zmieniał się i to bardzo. Od tego, no, przysłowiowego, nazwijmy kapitana Henryka K., który je chleb z masłem rano, wprawdzie za ścianą Namysłowski, tak, muzyka, jest biedny, jest niewykształcony, nie ma wyższego wykształcenia, ślusarzem, ma świetną kartę heroiczną, wojenną, prawda, ale oczywiście odpowiednio skrojoną, AL przede wszystkim, ewentualnie jakaś partyzantka. KBW koniecznie, to jest KBW stałe, też, tak, oczywiście, stałe. Czasem też wojna w Hiszpanii. Ale to się zaczyna zmieniać, aż do typ kapitan Bulla Bernarda, który jest wręcz polihistorią, jakimś geniuszem, prawda? Tak, są. Albo, no, nie wiem, ten Aleks, nie Aleks, tylko taki, który przypomina, no, który to był Uroja. Aha, tak. No, w każdym razie, dziwny facet. Tak. Który no, nie jest wprawdzie milicjantem, jest amatorem, anglistą, tak, jest amatorem, detektywem, no ale tak, potrafi wypić duszkiem, tak, naraz, kilka szklanek wódki, bez konsekwencji, także Harry Hule niech wysiada przy nim, prawda? No tak, i rozwiązuje wszystkie zagadki. Natomiast jeżeli chodzi o milicjantów, no właśnie, najpierw zaczyna się taki dość zgrzebny, zawsze ubogich, działających dla idei, ale dochodzi do typów quasi-bondowskich wręcz, bo mówi wantów, typu kapitan Dovnar, czy potem awansuje oczywiście, czy inni, prawda? To pewnie w Żbiku raczej. No ale nie tylko. Znaczy, Dovnar na pewno, no, to jest taki, bo mówi Iwan, Don Juan trochę, tak? Tak, James Bond, taki tam każdą pannę przez łóżko musi przełożyć i tak dalej. Quasi-bondowskie typy, także to idzie w tą stronę i co ważniejsze, oni zaczynają rzeczywiście mieć wykształcenie, są erudytami, są koneserami sztuki, jest ten Hieronim, tak. To nie jest oryginał Hieronimy, tak, który rozpoznaje kopie i oryginał Vermeera. Są powiatowi milicjanci, którzy czytają Platona, tak, Tuki de Desa i tak dalej. No to są absolutnie przezabawne takie momenty tego typu. No, tego typu się zdarzają. Czyli jak uczłowieczyć tego milicjanta? Znaczy, ja bym na to tak dwojako spojrzała, bo z jednej strony, znaczy tak, bo niewątpliwie, wiecie Państwo, pensje kiedyś w milicji i w UB nie były wysokie. Ja nie mówię o tym, czy ci Państwo sobie dodatkowo, że tak powiem, nie dorabiali, bo to jest jeszcze inna sprawa. Ale na przykład podkradając, nie, to i owo. Ale pensje rzeczywiście nie były wysokie i te pewne opisy, one nie są tak zupełnie oderwane od rzeczywistości, tej biedy, tej zgrzewności i tak dalej. Nie? Poza tym to jest też taka rzecz, że były inne standardy społeczne. Ja zresztą też o tym wspominam, to jest rzecz ciekawa, że na przykład kiedyś normą było, że mężczyzna musi utrzymać żonę i dzieci z jednej pensji. No nie wiem, czy gdyby dzisiaj było normą, że mężczyzna ma, powiedzmy, czworo dzieci i żonę i z jednej pensji ma utrzymać, no to ja nie wiem, Jacku, jak ty byś miał czworo dzieci i żonę i jakby no wszyscy jest 500 żyli plus. No to teraz jest 500, załatwiłeś mnie. Ale masz rację, byłoby to niemożliwe. No, więc to były inne też standardy, ale faktem, że milicja dobrze nie płaciła, potem te warunki płacowe się zmieniały na korzyść i to jak gdyby kryminał stara się uchwycić, że ci milicjanci się zmieniają, właśnie wzrasta wykształcenie, lata 60. to jest taki okres przełomowy, może też o tym warto powiedzieć, że w latach 60. sama milicja zainteresowała się bardzo wyraźnie powieścią milicyjną i bardzo wiele inicjatyw wychodziło z Komendy Głównej Milicji
obywatelski, no tak jak chociażby Żbik słynny, prawda? To jest rzecz powszechnie wiadomo, że Żbik miał, że tak powiem, swoich ojców wśród panów w niebieskich mundurach, ale też ta cała seria taka wydawnicza Ewa wzywa 07, tam też były inspiracje idące, że tak powiem, z góry, no właśnie z komendy. Byli autorzy, którzy współpracowali systematycznie z milicją i milicji w pewien sposób też zależało, to była taka koncepcja ocieplania wizerunku milicjanta w latach 60., żeby ten milicjant nabierał ogłady, żeby już nie był taki zgrzebny, taki wiecznie ubogi, jedzący tam chleb ze smalcem, ale żeby no właśnie, żeby był człowiekiem swoich czasów, nowoczesnym, wykształconym, Zegierka to już w ogóle nabrał wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. I wiecie Państwo, ale jest to też jakaś prawda tamtych czasów, bo ta milicja, nie żebym ja była wielbicielką milicji obywatelskiej, ale ta milicja, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, też się zmieniała. I to jest fakt, nie? Tak samo jak rosły, na przykład jak rosły zdecydowanie zarobki milicji obywatelskiej, już nie mówiąc o tym, że milicja obywatelska miała pewne tam dodatkowe możliwości, pewne jakieś tam pożyczki bezzwrotne i tak dalej, czego zresztą w powieściach nie ma oczywiście. Ale zmienia się ten milicjant, idzie w kierunku, no w latach 80. to już tam w ogóle taki jest milicjant stylizowany na czarną powieść amerykańską, ale paradoksalnie w latach 80. znów powraca wątek milicjanta przemęczonego po stanie wojennym, takiego ze zniszczonym życiem osobistym i myślę, że to nie jest przypadek, że właśnie w latach 80. lansowano milicjanta jako takiego bardzo biednego, ale służącego, znaczy biednego ogólnie rzecz biorąc, czyli tam zmarnowane życie osobiste, brak urlopów, niewyspany on jest, ale służy wiernie swojej tam socjalistycznej ojczyźnie i bez tego milicjanta takiego chandlerowskiego by się w ogóle wszystko rozleciało. To jeszcze tylko dodam, bo wspomniałaś o tym, że rzeczywiście przełom lat 60. 70. milicja włącza się w zasadzie nie tyle w promocji, ile no, powiedziałabym jakąś formę kontroli tych kryminałów, zauważa oddziaływanie społeczne, co od razu suponuje, że jednak cieszyły się popularnością, mimo że były chłamowate i tak dalej. Tu też wspominasz w książce, powstaje, nie tyle powstaje, ile rzeczywiście pewien taki pododdział oddziału kontroli badań i analiz Komendy Głównej, prawda, Milicji Obywatelskiej, też nawet rekrutuje czy wysyła referentów, konsultantów czy nawet recenzentów. Tutaj przykładem jest pani Hanna Sekuła, która na stałe współpracuje ze Szmagierem na przykład. A prawda? Potem sama zaczęła pisać kryminały. No potem sama zaczęła pisać z Wołowskim, Zajdler, Zborowskim, tak jak mówiłaś. Czyli to była stała konsultacja, tak, stała współpraca. Stała konsultacja, prawda? Stały wgląd do akt milicyjnych, tak żeby pisarze oczywiście mogli sobie, tak, że tak powiem, fabularyzować pewne rzeczy, które się naprawdę zdarzyły. Nie? Więc to jest ciekawy wątek i bym powiedziała nie do końca zbadany. Ja myślę, że gdzieś są jeszcze jakieś archiwa, jakieś dokumenty, do których ja nie dotarłam. Ktoś by musiał mieć jakiś solidny grant na to, żeby się móc poświęcić, pojeździć, pogrzebać w archiwach. Pewnie coś by jeszcze wygrzebał, a być może po prostu by wydobył od osób, które tworzyły te powieści milicyjne. Sama milicja twierdzi, że ona w archiwum nic nie ma na ten temat. Przynajmniej mi takie pismo napisali, ja tam do niej dzwoniłam, korespondowałam z nimi, oni mnie nie chcieli wpuścić do swojego archiwum, a na koniec mi napisali, że oni nic na ten temat nie mają. No nie wiem, być może, a może gdzieś jest na półce ukryte, a może po prostu nie ma i faktycznie by trzeba jeszcze z kimś pogadać tak ekstra, nie? Ale była pewna kontrola, był dozór. Zresztą wiecie Państwo, w PRL-u elity też się w jakiś sposób przenikały, nie? I ten pułkownik Krupka, który był tam inicjatorem Żbika, zaczął pisać kryminały. Więc musiał nie być pozbawiony pewnych zdolności na przykład, a te jego kryminały, które pisał, nie były gorsze, szczególnie od innych. Były takie zupełnie przeciętne, może niewybitne, ale coś tam ten facet umiał z siebie wykrzesać, nie? Więc to też pokazuje, że milicja potrafiła się, że tak powiem, wokół swoich interesów obrócić i miała ludzi, których była w stanie wysłać na tak zwany front literatury, czy tam front kultury, nie? To są, mówię, ciekawe rzeczy i myślę, że jeszcze do zbadania wiele by mogło wyjść. Tak. Mogę jedno zdanie? Oczywiście, tak. Tutaj autorka książki porządkuje, ja pozwolę sobie skomplikować. Bo z tego, co tu Pani powiedziały, wyłania się taki trochę konflikt instancji nadawczych, powiedzmy. Z jednej strony widzę, że milicjanci chcieliby
uczłowieczyć. A właściwie czego oni chcieli, co oni chcieli zrobić z tym bohaterem? No i sami nie wiedzieli. No właśnie, no, prawda? Czy on ma być grzeczny, kulturalny, miły, spokojny, służyć nadal socjalistycznej ojczyźnie, czy ma być tym Bondem, prawda? A z drugiej strony, czego chcieli ci autorzy, którzy konsultowali się wzajemnie tutaj z milicjantami, czego oni chcieli? Chcieli zrobić z tego policjanta właśnie kogo, tak? Czy tego niesamowitego, pełnego przygód faceta, bo jednak tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze, ale zdaje się też masz taką, takie spostrzeżenie ważne, że to przede wszystkim faceci, tak? Ci milicjanci, czy to się trochę zmienia? Czy oni chcieli, autorzy chcieli, żeby byli bardziej widowiskowi, ciekawi, czy jednak poddawali się temu reżimowemu jednak spojrzeniu i jakimś dyrektywom, które paradoksalnie mogłyby nam kazać myśleć o powrocie do socrealizmu. Ale zgoda, że to jest właśnie takie bardzo niejasne w tym momencie. Jest niejasne, nie? I właściwie ja bym powiedziała, że milicja sama nie wiedziała, czego chciała. To znaczy, może tak, że pewne rzeczy w systemie socjalistycznym były po prostu niemożliwe. Bo z jednej strony chciano milicjanta, który będzie wykształcony, dzielny, błyskotliwy, a powieść milicyjna ma wciągać i lud ma czytać tam z wypiekami na twarzy. Ale z drugiej strony jednocześnie były takie obostrzenia i takie wymagania wobec tej powieści, na przykład stawiane przez samą milicję, żeby były szczegóły pracy milicjanta, żeby było zwrócenie na uwagę na pracę zespołową, które z automatu uniemożliwiały napisanie powieści, która będzie fajna, ciekawa i te wypieki na twarzy wywoła. Ale dla nas super źródło za to. No, to jest inna sprawa. Może myślenie przed siebie. No chyba, że tak. No, źródło adresowane, tak, przyszłość. Nie? Przyszłość. No, więc ja myślę, że sama milicja i chciała, ale znaczy chciała czegoś, ale jednocześnie to sama to ukręcała temu łeb. Ale tak. Wydaje mi się, że pardon, ale tutaj komplikujecie, no, że tak powiem, szukacie prawdy trudniejszej niż ta, która stoi przed nami. No, chcieli afirmować milicję. Po no chcieli afirmować milicję. To był główny cel. Ale jednocześnie tak przeszkadzali. Ja wiem, no, na pewno nieintencyjnie, a dwa. No, na przykład taki wątek, że zazwyczaj, z reguły przeciwstawiali MO, UB bądź SB. Prawda? Milicję przeciwstawiano SB. No nie za bardzo. Ale zobacz, no na przykład u Szmagiera tutaj w 07 i tak dalej. Jednak, no, nie, ale mówię o 60-70 latach, już mówię o SB, prawda? Bo ja wiem, bardzo niewinnie. Wydaje mi się, że tak? Bardzo niewinnie. No, jak Państwo wiecie, SB było ukryte w ramach struktur milicji obywatelskiej. Tak naprawdę trudno się było zorientować, jeżeli się nie wiedziało, to bardzo trudno się było zorientować, kto jest kim. Pamiętam w 07 był ten motyw Zubeka. No tak, ale no, Zubek to nie był 07, to było w Psie Cywilu. W Psie Cywilu, W Psie Cywilu się pojawiło. Ale w 07 chyba też coś takiego było. Tak, no dokładnie to samo. I to było jeszcze skądinąd. Jeszcze z innego. No, tak, ale słuchajcie Państwo, ja Wam coś powiem. No ale to było jeszcze później. Ale wiecie Państwo, ja bym powiedziała tak, jeżeli ktoś zrobi coś takiego, że jest jakiś tam porucznik Zubek, który jest idiotą i to przepuszcza cenzura, to należałoby się zastanowić, to jest raz, drugi, przecież milicja aż taka durna nie była, zwłaszcza te oddziały do walczenia z opozycją. No właśnie dlatego robiła to specjalnie, no żeby więc przeciwstawić siebie. Nie, bo z opozycją nie walczyła milicja, tylko owoż SB, które dopuszczało nie, żeby na takie przeciwstawić siebie UB i SB. Żeby ale się różnicować. Miał, ale kto miał, kto komu na to sama siebie, no milicji. Nie, bo dopuszczała to Służba Bezpieczeństwa takie dowcipy. Przecież jakby sobie nie życzyła, to by tego nie było. A jeżeli takie rzeczy były, to były takie drobiażdżki, to było takie robienie oka do publiczności, żeby się publiczność tym wielce ekscytowała. Przecież takie rzeczy by w życiu nie poszło, jakby sobie SBCja nie życzyła. W życiu by nie poszło. A poza tym, na ile się ta milicja różnicowała, to ja nie wiem, prawdę powiedziawszy, ale to jest też temat wielki. Tak, nie, to takie krzesło, słuchajcie Państwo, padnę, zemsta SB pogrobowa. I to jest jeszcze wielki temat, ale ja bym powiedziała, że to są drobiazgi, na przykład Downar, wspomniany tu, cudownie współpracuje ze swoimi kolegami z SB. To były naprawdę drobiażdżki, oko do publiczności, żeby publiczność miała się czym emocjonować. Ja... Ale na przykład u Kasy Kasickiej, no jest chyba, to chyba u niej jest ten motyw pozyskiwania TW, prawda? To jest rzecz niezwykła. No, ja się dziwię, jak to przeszło. Ale to był też gazetowiec.
I jak to przeszło, że dopuścili... Podszywający się pod PMO major, w rzeczywistości Esbeck, chce pozyskać jako TW narzeczoną kolegi oficera z MO, prawda? Tak. No nie udaje mu się ostatecznie oczywiście, ale tak jest, jest coś takiego. I ta dziewczyna, ta Rita, bo ona ma na imię, ta panna Rita, tak jest właściwie przypierana przez niego do ściany, to znaczy psychicznie, nie? Że on na nią nastaje, żeby się ona zgodziła na donoszenie. I w końcu jej się udaje tylko dlatego, że ona ma tego męża porucznika i mówi, że mąż narzeczony jej zabronił, ona by jednak nie chciała i tak dalej. Ja nie wiem, właściwie to jest jedna z nielicznych książek, której akta cenzury bym chciała przeglądać, gdybym miała taką możliwość, bo jestem naprawdę szalenie ciekawa, czy ktoś był taki głupi i tego nie widział, czy być może nie wydawało się to wcale wtedy gorszące. Bo być może to jest jeszcze taka kwestia, że wtedy nie dopatrzono się w tym nic złego, wręcz przeciwnie, uważano, że to jest słuszne, że on ją chce zwerbować jako TW. Jak już wspomniałaś o cenzurze, bo zapewne to też będziemy zadać. Chcemy to poruszyć, tak oczywiście. Jest rozdział odrębny poświęcony temu, bardzo szczątkowy, ale to powiesz dlaczego. To ja właściwie chciałem ciebie zapytać, Doroto, jak to jest jeszcze kwestia bardzo otwarta, ale czego cenzura oczekiwała po powieści milicyjnej, którą niejako firmowała właściwie, tak? Bo te zalecenia cenzuralne powinny się znaleźć z automatu, tak? Mówiąc brzydko, w tej powieści milicyjnej, która miała służyć temu systemowi, więc ja sobie wyobrażałem, że cenzura nie będzie miała dużo roboty, albo nawet nie będzie przeglądała dokładnie tego typu powieści, opowiadań, bo właściwie uzna, że to wychodzi spod ręki naszych kolegów, jest to konsultowane na etapie milicyjnym i tak dalej. Milicja nie konsultowała. No właśnie, prawda? Więc jak twoje spojrzenie na dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o pracę cenzora nad tego typu opowieściami? Ja państwu powiem tak. Tak, ten rozdział o cenzurze jest tu oczywiście szczątkowy, to jest kilkadziesiąt kryminałów omówiony. Co tu dużo mówić? Osoby, które się zajmują, wiedzą, że przez całe lata dział cenzury Archiwum Nowy był po prostu zamknięty. Nie było możliwości dostępu do tych akt i ja bym po prostu musiała czekać parę lat z tą książką, aż by mnie dopuścili. W sumie się skończyło na tym, nie wiem, czy to należy filmować i nagrywać, że po prostu po znajomości dopuszczono mnie do pewnej wybranej grupy akt, no właśnie do kilkudziesięciu kryminałów, żebym miała jakąś tam próbkę. I z tej próbki skorzystałam. Natomiast ja państwu coś powiem. Powiem tak ogólnie, że w gruncie rzeczy cała cenzura w PRL-u to dotyczy nie tylko literatury, ale też filmu, też całej produkcji telewizyjnej. W gruncie rzeczy w dużej mierze oddziaływania były pozaformalne. Była oczywiście autocenzura, która jest wielkim tematem. Każdy wiedział, o co chodzi, każdy się pilnował. Ale też była, słuchajcie państwo, i to wiemy, tego nie ma nigdzie w aktach, ale każdy to wie, że jeżeli ktoś przynosił książkę, czy robił film, chociażby też wiesz o tym, i zanim to dopuszczono do cenzury, to przeglądano na poziomie redakcji, czy na poziomie wytwórni filmowej i tam już cięto, wycinano, marudzono, a niekiedy był towarzysz partyjny, który to oglądał, czy czytał i też miał zastrzeżenia. Więc te wszystkie rzeczy tak naprawdę szły w jakiś sposób już przerobione do cenzury. One rzadko było tak, żeby autor sobie zaniósł książkę od razu do cenzora i żeby nikt nad tą książką nie siedział. Jeżeli zanosił do redakcji, redaktor przeglądał i tam było napisane ZDZR jest okropne, to przecież pierwsze co było, ty zdzichu wywal, przecież nie możesz napisać, że ZDZR jest okropne. Czegoś nikt do cenzury, bo to nie ma takiej możliwości. W związku z tym to, co jest w cenzurze, te akta cenzury i tak są w pewien sposób wybiórcze i ograniczone. One bywają ciekawe w niektórych przypadkach. To wiemy, w przypadku chociażby Lema cenzurowano Szpital Przemienienia i tam się działo, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, cenzura mówi tylko pewną prawdę na temat kontroli kultury, publikacji, widowisk i tak dalej. W przypadku kryminałów ta cenzura właściwie też jest taka, bym powiedziała, aż humorystyczna niekiedy, bo się tam wycina na przykład zdanie, że ktoś tam się wyraża o koledze z Czechosłowacji, ten Pepik. I stwierdzono, że to tam uraża godności, koledze tam z Czechosłowacji się wycina słowo Pepik. Albo że tam ktoś mówi, że milicja za duże mandaty wstawia. Właściwie nie ma
rzadko się zdarza, żeby było coś takiego, że wciąga i interesuje i się mówi, o Holender, ale tu była afera. Owszem, były książki, których nie dopuszczano. No, na przykład nie dopuszczono wczesnej książki Macieja Słomczyńskiego, którą zresztą wydano po 89 roku, przed paru laty. Ja ją sobie nawet kupiłam i przeczytałam za 5 zł. Ale wtedy jej nie dopuszczono, Czerwonego Pająka, bo tam była gloryfikacja Armii Krajowej. I ta książka nie weszła. I to było ciekawe, że stwierdzono, że i gloryfikacja zachodniego wywiadu, którym jakoby autor się tam jakoś fascynuje. No być może się fascynował tej książce, no i jest pozytywnie przedstawiony. Ale to były tak naprawdę rzadkie przypadki, a generalnie te interwencje dotyczyły rzeczy trzeciorzędnych, mówię wręcz często humorystycznych. No, kuriozalnych, takich szczegółów, ale mówię, tak naprawdę cała cenzura, ale wiecie Państwo, a propos Marczyńskiego, no właśnie książki Marczyńskiego nie dopuszczono, bo stwierdzono, że jest kiepska, o Ku Klux Klanie tak Marczyński pisze okropnie, że właściwie w Polsce chyba już to naprawdę nikt nie uwierzy, nie? No bo przecież wiadomo, że myśmy lubili wszystko, co było krytykowane w prasie, nie? Więc ja na przykład, znaczy no, gdybym dostała grant z dużym honorarium, to bym się podjęła oczywiście przeglądania akt cenzury, ale tak, żebym z pasji miała ochotę usiąść i przeglądnąć dokumenty z cenzury kilkuset powieści kryminalnych, to przyznam, że nie czuję w sobie takiej chęci, takiej pasji, bo raczej byłoby lepiej może pogadać z twórcami, z redaktorami, żeby od niej się dowiedzieć czegoś, co było poza formalne. Natomiast wiecie Państwo, co chcę powiedzieć? I to jest może rzecz ciekawa, że właściwie w przypadku całej literatury polskiej cenzorzy pisali, że jest to literatura kiepska, mierna, że nic specjalnego, ale nie budzi zastrzeżeń politycznych, może iść. Jakie to kiepskie, nudne, ale nie budzi zastrzeżeń, może iść. Jakby to i mówię, właściwie to mnie najbardziej zainteresowało, że jak gdyby cenzorzy uważali, że polska literatura kryminalna jest kiepska. Że my nie jesteśmy w stanie napisać niczego dobrego. Nawet, słuchajcie Państwo, debiut Joanny Chmielewskiej, pierwsza jej książka Klin, czyli film Lekarstwo na miłość, zostało, też cenzor przeczytał to i stwierdził, że to jest nudne i w ogóle żadnych wartości literackiej, i że to właściwie nie dostrzegł rodzącej się gwiazdy. A swoją drogą fenomen, czyli Ireny Kuhn, no ona zmarła w 2013 roku, ale do dzisiaj. Czytana, patrzę na audiotece, no same Chmielewskie wręcz. No to jak się pojedzie do Moskwy, to ma swoją własną półeczkę w księgarniach, taka jest tam popularna, nie? Więc jak gdyby cenzorzy, nawet gdyby coś było literacko ciekawego, to ich węg zupełnie, nawet na takim poziomie, że to jest po prostu fajne. Maszynistki się Klinem zaczytywały podobno, nie? No. Natomiast swalono Agatę Christie, klasyka Agata Christie. Więc te umysły też musiały być bardzo, bardzo takie tam zesematyzowane tych cenzorów. No może to jest kwestia psychologiczna, czyli no. Niespełnieni pisarze, reżyserzy, autorzy, reporterzyści. Łatwiej pochwalić coś cudzego niż kolegi tutaj widzianego dwie ulice dalej, prawda, czasami. No, to jest też fakt. Dodam jeszcze do tego rozdziału o cenzurze, bo da się wychwycić nawet z tych szczątkowych informacji, które tam zawierasz, jakie stałe były punkty, za które odrzucano bądź okrojono, cenzurowano te książki, prawda? No, wspomniałaś już o dobrym czy przychylnym obrazie AK, czy w ogóle podziemia niepodległościowego. Także przychylnym, dobrym obrazie wywiadów zachodnich. Ale to AK, dodajmy, nawet jeżeli AK było nie jako AK, które walczy z Armią Czerwoną, tylko AK, które walczy z Niemcami, tak. To też nie było można pozytywnie pokazać. Tak jest. Wywiady zachodnie, oczywiście. To mnie zaciekawiło, bo też były odrzucane książki, czy też wycinane te fragmenty współpracy ambasad polskich, oczywiście w sprawie jakiejś zbrodni czy przestępstwa, z wywiadami, to po pierwsze, albo na przykład z partiami komunistycznymi państw zachodnich, prawda, że to też w ogóle nie przechodziło. Nie mogę tego do końca zrozumieć. No jest zbrodnia, trzeba rozwiązać kwestię, prawda, trzeba rozwiązać sprawę. Także, co jest swoją drogą zrozumiałe, kiedy w książce nadmiernie podkreśla się czy uwydatnia skalę przestępstw, zwłaszcza gospodarczych, bo to od razu suponuje, że patologia jest w systemie i to niechcący, zwłaszcza w kryminałach lat 60. wychodziło wprost, po prostu jak na talerzu było pokazywane w tych książkach, prawda? Także tutaj pewne stałe punkty można wyczytać, to jest bardzo ciekawe i na pewno temat jest do rozwinięcia. Jest do rozwinięcia, ale to po prostu, prawda? Ktoś by musiał pojechać, mieć pieniądze na noclegi w Warszawie i po prostu oddać się tylko temu i wyłącznie. Tak.
Mówię, ja w sobie takiej pasji nie czuję, muszę powiedzieć. A może powinnam sobie zbudzić właściwie, tak teraz myślę. To pociągnę tę kwestię, prawem tej moderatora pociągnę tę kwestię, bo nie odczytaj tego źle, Doroto, ale tego typu tematyka fascynująca absolutnie, no skłania od razu do tego, że tego nie ma, znowu tego nie ma, tego nie ma i tego nie ma. Na przykład, obraz kościoła, czy tego w ogóle temat kościoła pojawia się sporadycznie. To jest ciekawe, dlaczego z jednej strony. Ale w filmie też się obraz zachodu nie musiał być jednorodny, jednolicie negatywny. Czy obraz Związku Radzieckiego, w ogóle o tym nie piszesz? Nie ma, tak? No bo nie ma. Unikano pewne rzeczy kontroli. Tak samo jak, słuchajcie Państwo, w Kapitanie Żbiku, o którym wspominaliśmy, jest taka seria, 5 odcinków, Kapitan Żbik, to się nazywa tam Zapalniczka z pozytywką, te 5 odcinków. I tam jest wielka współpraca państw tutaj demolutków. Moja mama mówi demolutki, więc ja też będę mówić demolutki. No i tam jeździ do Bułgarii, do Rumunii, podróżuje po krajach demokracji ludowej, a do Związku Radzieckiego nie. Są pewne tematy, których po prostu jakby unikano. Czyli ta autocenzura trochę wkracza też. Ja myślę, że to różnie, że z jednej strony na wszelki wypadek właśnie autocenzura, żeby nie ruszać, a dwa, że mimo wszystko zdawano sobie sprawę, że na przykład Związek Radziecki nie jest szczególnie popularny jako Związek Radziecki i po prostu może też po co ludzi drażnić dodatkowo, skoro nie trzeba, nie? Jasne. I tak samo Kościół występuje też, bym powiedziała, w ilości śladowej, sporadycznie się pojawia, nie zawsze negatywnie, co warto podkreślić. Bo jest raczej takim tematem tabu. Raczej tak. Tak, no właśnie, nie tylko w powieści, nie? Bo w filmie też właściwie niewiele razy. A jeżeli już się pojawia ksiądz w filmie, to bardzo często to jest taki starszy, jowialny proboszcz z prowincji. Nie? Taki jest schemat, on też trochę funkcjonuje. Natomiast co się pojawia, na co warto, bo jeszcze mówiłaś o tym, że przeszłość to jest jeden ze stałych wątków, przeszłość, zbrodnie hitlerowskie, które, no właśnie, stare grzechy, że zacytuję Agatę Christie, stare grzechy rzucają długie cienie. I to w naszej powieści milicyjnej bardzo wychodzi, ale tu też parokrotnie się pojawiają księża pozytywnie, jako świadkowie zbrodni hitlerowskich. I to też jest taka rzecz do zastanowienia, nie? Tutaj, że akurat w tym momencie tych księży przywoływano. Za moment przekażemy głos, tylko jeszcze chciałam no właśnie tutaj dodać, że bardzo ciekawym wątkiem jest też stosunek, relacja do międzywojnia, dwudziestolecia międzywojennego. Też niejednorodne, bo jest to i resentyment, i sentyment. Tak. A często w tych kryminałach lat 70. pod koniec lat 60. Jest to snobowanie się wręcz na spadkobierców, ale też po prostu na styl tego typu retro, prawda? Gosposia w domu, jakieś różne tego gosposie typu. To jest norma, słuchajcie Państwo. Ja się nie mogłam nadziwić, czytając te kryminały. W kilkudziesięciu kryminałach znalazłam gosposie. Jakby wszyscy mieli gosposie. Tak. Ja bym też chciała mieć gosposie. Dokładnie. A nigdy nie miałam gosposie. Jakbym żyła w latach 60, to bym miała gosposie. Słuchajcie, oczywiście, po prostu gosposie jako norma obyczajowa. Tak jest. Oczywiście to jest inny temat, ty się inną rzeczą zajmowałaś, ale koniecznie trzeba by było zrobić studium porównawcze kryminału we wszystkich demoludach, już idąc powiedzmy tą kategorią. Jeszcze ostatnie pytanie, bo zdziwił mnie ostatni rozdział. Po co ty tą teczkę piwowarczyka bo w zasadzie znalazłam. Tam zamieściłaś? I tylko dlatego. No dlatego, że znalazłam. A jakbym nie znalazła, znaczy szczerze mówiąc... Warto przeczytać ten rozdział oczywiście, bo on jest w zasadzie przez ciebie tylko zaraportowany, a wymagałby omówienia, bo kontekst jest ciekawy. Jest ciekawy, znaczy ja złożyłam zamówienie na około 20 autorów. Gdybym znalazła teczki 20 autorów, to bym opisała tych 20 autorów, ale była tylko teczka piwowarczyka. No więc te dostałam, może jakąś przede mną ukryte, ale nie sądzę. No więc tę teczkę piwowarczyka dostałam i po prostu ją opisałam. Mówię, gdybym dostała więcej teczek, to bym opisała więcej. Była ta jedna, a wydała mi się ona ciekawa i też zraportowałam, bo no wiecie Państwo,
ja się po prostu, co tu dużo mówić, w wielu kwestiach po prostu nie czułam kompetentna. No ja się na przykład nigdy nie zajmowałam relacji PRL-Izrael na poziomie jakimś tam politycznym, a tutaj takie rzeczy wychodzą. Tu powinien być... Bardzo ciekawy wątek. Tak? No, to jest początek lat 60. To, ale wątek jest dlatego ciekawy, że zaczyna się proces Eichmanna, prawda? No właśnie, i to są tutaj takie rzeczy i to jest bardzo ciekawe. Ja się po prostu bałam ustosunkowywać do tego, bo bym po prostu musiała rok, dwa, trzy pewnie oddzielnie nad tym tematem posiedzieć, a nie chciałam przekraczać po prostu swojej kompetencji. Ja się zajmuję kulturą, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że są takie wątki i być może dla kogoś się one docelowo okażą inspirujące. Może ktoś zechce się tym zająć, kto się po prostu lepiej ode mnie na tym zna na przykład. Nie? Ale mówię, ja złożyłam na kilkanaście teczek, nie składałam na Safiana, bo on już był opisany, ale na kilkanaście teczek i po prostu tylko tego autora mi dostarczono, tam na tę całą klasykę, na Zeidlera Zborowskiego, na Edigeja, na Joannę Chmielewską, na tam Barbarę Gordon, kilkanaście nazwisk. I mówię, i tylko to dostałam. No to jak dostałam to jedno, to opisałam, bo gdybym nie opisała, to by potem było, że była teczka, nie opisałam. Jasne. Nie? Ale mówię, z drugiej strony są wątki ciekawe i bym była rada, jakby ktoś szerzej się tym zajął, bo to jest z innych względów zupełnie ciekawa rzecz, nie? Z wielu względów. No. Dobrze, przedłużyłam tutaj naszą część. Oddajemy Państwu głos. Bardzo proszę o refleksję, pytania. A co by Pani powiedziała kiedyś na temat złego Dürrmanda? Czytałem kiedyś bardzo długą dyskusję, że zły jest najlepszym, kryminałem w PRL-u. Wie pan co, mi się zły Dürrmanda podoba. Czytałam go z przyjemnością. Znam też dyskusję, która wybuchła w jakiś czas po opublikowaniu tej książki, gdzie Ja mówię o dzisiejszym, aha, parę lat temu tak, bo po prostu na forum jakiś temat wrzucił. Ja wiem. Mały PRL-u i Smączyński, nie, Smączyński to szpiegowskie. Książki nasze kryminalne też Kwaśnickiego były tam, wyszły jako jedne z najlepszych, ale większość chyba uważała, że jednak zły jest najlepszym kryminałem PRL-u. Ja złego Dürrmanda bardzo cenię. Cenię z wielu względów. To znaczy, nie wiem, czy on jest absolutnie najlepszą książką, bo to zawsze trudno zadecydować. Niewątpliwie bym go wymieniła jako jedną z najważniejszych książek. Także dlatego, że zły Dürrmanda był książką, która się okazała bardzo wpływową. Przez kilka kolejnych lat powstawało masę książek wzorowanych na złym Dürrmanda. I to jest rzecz ciekawa, on jak gdyby własny nurt stworzył. Już żadna książka nie była tak świetna, jak sam zły. No to Łysiak to później, ale wtedy, w drugiej połowie lat 50. takie książki wzorowane na Dürrmandzie powstawały. No na przykład Ruda modelka, o taki był, tak, albo Bar Kalipso, Nieznajomy z baru Kalipso, też Damiana. I to były książki ewidentnie idące tropem Dürrmanda. W każdym razie ja Dürrmanda lubię, bardzo sobie go cenię. I a propos krytyki milicji, to tam też jest taka paradoksalna, ukryta krytyka milicji. Porucznik Dziarski, to nazwisko swoją drogą, nic innego nie robi, tylko słuchajcie Państwo, tropi złego, który tak naprawdę jest dobry. Ale rzecz polega na tym, że milicja sobie nie życzy, żeby ktokolwiek ją wyręczał w walce ze złem. Najlepiej być ofiarą. Bardzo dobrze myślę o Dürrmandzie. Drugim ciekawym nazwiskiem, które w tej dyskusji wyskoczyło, to był Smączyński, który jako Kwaśniewski pisał. W różnych, tak, i jako Czoł Aleks Kwaśniewski. Kowalski, czy wspomniała Pani, gdzie jest Trzeci Król, czy Ciemna Jaskinia. No, ale też jako Joe Alex, nie? On miał wiele twarzy Smączyński. Nie, to jako Kwaśniewski. No, no, ale Słomczyński pisał... Joe Alex to był angielski, tematyzowany. No, ale... Tak, ale ten sam autor. Zbrodniarz i Panna przede wszystkim sfilmowany przecież, przed Nosfetera. No, bo on napisał trzy arcyciekawe książki w latach 46-78, ale to były sensacyjne... To były zupełnie inne, tak, zgadza się. Ta co Pani mówi, to była dużo gorsza. Ja tylko przypomnę króciutko, w tym roku mamy 65-lecie wydania złego i nie wiem, Doroto, czy się zgodzisz, czy zgodzicie się jako historycy, no jednak on zrobił ten złym wyłom po prostu w socrealizmie i zaczął nową epokę, tak? Jest to książka... opowieść odwilżową, od niego się zaczęło. Poza tym zły Dürrmanda ma jeszcze ten walor, że jest książką jednak, ja uważam, napisaną poza innymi walorami, ale też z myślą o tym, żeby czytelnik był zadowolony po przeczytaniu. Dürrmand pisał dla człowieka, dla odbiorcy, żeby odbiorca miał fajną książkę do poczytania.
I to też było takie wyjątkowe, jak, nie? Takie niezwykłe. A Kowalski to przede wszystkim jest sukces ekranizacyjny, bo przecież według tych jego książek nakręcono kilka najciekawszych, właściwie kilka z nielicznych polskich kryminałów, które były, jakby to powiedzieć, które też się starały być kryminałami, które rozerwią widza, a nie będą tylko natrętnie moralizatorskie. Ja się dziwię, że do dziś nie filmowano żadnych książek Urkę Nachalnika ani Sergiusza Piaseckiego. Zgadza się. Gdzie to tak, no, ciekawe tematy. Ale Piasecy... Urkę Nachalnik to kryminał, nie tak, to grabin. No ale z kolei Sergiusz Piasecki to przemytnik... Przepraszam bardzo. Sergiusz Piasecki była ekranizacja bardzo kiepska w latach 80. Ale bardzo kiepska, nie pamiętam tytułu, może ty pamiętasz. Ale była taka, no, że... Była właśnie według Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy o przemytnikach, ale to tam się nijak nie miało. Pierwowzór literacki jest super, nie? Tak, zgadzam się z panem całkowicie, jest cała masa książek, którą warto by... Ale to jest, widzi pan, to co ja mówiłam, te nazwiska, które pan wymienia, chociażby Urkę Nachalnik, kto to zna? Tegoż to wszystko zlikwidowano po drugie... Kto wie cokolwiek o tym? Zlikwidowano? No, chyba trochę osłabiło, jak się dzieje na Świętym Krzyżu, to jednak często się powtarza dyskusja jest, czy to pisali oni, czy to pisał Wańkowicz. I to dotyczy zarówno Urkę Nachalnika, jak i Sergiusza Piaseckiego. Że na ile oni są autorami, a na ile Wańkowicz jest autorem. Wie pan, to jest tutaj, to jest dla literaturoznawców kwestia stylu. Tak samo jak się mówi, że Jacek Kuroń podobno napisał jakiś kryminał i wydał też pod ktoś za niego wziął na siebie, a dał mu honorarium. Tak jest, ale to mówię, to już państwo z polonistyki by musieli to tylko styl zanalizować. Mnie pan nie pytał, przepraszam, tylko dorzucę, jeśli chodzi o Tyrmanda i Złego, no być może jednak, jeśli najlepszy kryminał, to tylko dlatego, że może największy talent, prawda, Tyrmanda, to że ci inni autorzy jednak takim talentem nie dysponowali. No nie, raczej wybijał się, bo za najpopularniejszych zawsze uchodził Edyka i Zborowski, Sekuła, Kostecki, to były takie najpopularniejsze, najbardziej czytane, najbardziej popularne. Ale też Barbara Gordon. Tutaj... Ale bo były wydawane w nakładach 200 tysięcy, 300 tysięcy egzemplarzy, nie? A Tyrman miał jedno wydanie przecież w PRL. Dzisiaj potrafi kosztować 200-300 zł. Ten oryginał, zgadza się. Bo tutaj artysta jakby wszedł w buty rzemieślnika, prawda? Tam mieliśmy do czynienia jednak z całą rzeszą wspaniałych rzemieślników. No jakby osobny przypadek to Słomczyński, tak. Tak, tak, to jeszcze... No jeszcze Słomczyński był w ogóle zdolny, nie? Tak ogólnie rzecz biorąc. Wydawnictwa się specjalizowały w tego rodzaju literaturze. Mon też wydawał... Ja może, bo mam wypisane, może jeżeli... Dobrze, to przeczytasz. To wyręczę ciebie. Tak, pod auspicjami Mon w latach 56-57 bez własnej nazwy na zakończenie Biblioteki Przygód Żołnierskich, tej typowo socrealistycznej, takiej mocno dydaktycznej, moralizatorskiej. I rzeczywiście to było pierwsze takie taka seria roczna, powiedzmy. Ale tutaj wyszli i Piwowarczyk, Piotr Guzy tam się ukazał w tej pierwszej który serii. Szybko Budrewicz, tak, wyemigrował, no politycznie wyemigrował. Wołowski także, prawda? Druga długa seria, znaczy to była w sumie pierwsza długa seria, to Srebrny Kluczyk wydawnictwa Iskry, 56-91, prawda? On właśnie w tej serii też ukazywała się Ewa Wzywa 07, potem na tej podstawie 07 Zgłoś się. No i współczesny dzisiaj o Budrewiczu, tak? Poruczniku Budrewiczu, też dzisiejszy fenomen, 2012 rok, wyszło te 21 już zeszytów chyba teraz, od 2012 roku wydają. Z tym, że Ewa Wzywa 07 od 68 roku do 89 roku to wydawano. Trzecia wielka seria to Labirynt 57-91. No, Labirynt i Jamnik, tak, to były te najważniejsze. I Jamnik 59-96. Oczywiście jeszcze tam była różowa okładka Krajowej Agencji Wydawniczej, już wspomniałaś o Złotej Podkowie, tam jeszcze Śląsk, tego no, ale typu, to już były pomniejsze. Były krótsze, tak. Pas, Przygoda, Awantura, Sensacja. To już były pomniejsze. No to koleżanka tutaj wszystko wypisała fachowy wypis dokonała. Ale czy da się jakąś prawidłowość zobaczyć, że któreś z tych wydawnictw wydawało najlepsze książki? To znaczy generalnie rzecz biorąc były te dwie dominujące serie, Jamnik i Srebrny Kluczyk. I to były te serie, które trwały przez od końca 50-tych.
Labiryntu nie cenię tak bardzo. Labirynt to były... A tutaj w Wiamniku i Srebrnym Kluczyku to były serie, które nie tylko wydawały powieści milicyjne, ale też klasykę zagranicznego kryminału. Przede wszystkim zachodniego. Pojawiały się tam rosyjskie na przykład, czy jakieś tam węgierskie, ale sporadycznie. A te dwie serie... mają bardzo duże zasługi w dziedzinie przypominania, odnawiania, ale też prezentowania nowości na zachodnim rynku wydawniczym. Wiadomo, że tego wszystkiego było ciągle za mało, że wydawano tylko nieliczne książki, ale tu ja tę serię bardzo cenię i powiem Państwu taką rzecz, że chociaż wydawano wszystkiego za mało, to zazwyczaj, jeżeli wydawano już jakiegoś autora, to rzeczywiście potrafiono wyszukać jego najlepsze książki. Na przykład Earl Stanley Gardner, którego w różowej okładce, ale też przedtem wydano kilka książek w okresie PRL-u, to rzeczywiście, jak się czyta, to są to jedne z jego najlepszych książek. Także te serie jakichś tam profesjonalistów zatrudniały niewątpliwie przy doborze, przy tłumaczenia i tak dalej, bo tłumaczenia też są przyzwoite, nie? Także to są moje, jakbym miała powiedzieć, takimi kategoriami są moje ulubione serie. One były robione profesjonalnie, wiadomo, że nie wszystko, wiadomo, że ciągle, mówię, za mało było, ale coś tam zaprezentowano polskiemu czytelnikowi. Ale najbardziej poszukiwana była seria z Buźką. No serio z Buźką. Tą książkę pani zna chyba, bo tu jest... Oczywiście, że znam. Opisane wszystkie kryminały. Oczywiście. Z okładkami, z nagradami. Nie wszystkie, wie pan co? Ja już paru braknie i już... Krakowskiego z Krakowa. Od 50 do 60. Znaczy parę kryminałów im umknęło, ale to nie jest ich wina, bo... No, trudno. A wie pan, co to jest za Buźka? Bo tego nikt nie wiedział. Tego nawet Grzegorz Cielecki, wydawca i założyciel Klubu Mord. Nie, ale czyj wizerunek? Tego nikt nie wie oprócz mnie, słuchajcie państwo. A teraz? I parę osób już wie te, którym ja powiedziałam. Słuchajcie państwo, to jest Warren Oland. Aktor przedwojenny Warren Oland, który grał Charlie Chana w przedwojennych filmach amerykańskich, hollywoodzkich z lat 30. A Charlie Chan to jest jeden z bardzo nielicznych kryminałów, który mimo, że był pisany przed wojną, to dziś czyta się nie gorzej niż najlepsze współczesne kryminały. Tak, ja też lubię Charlie Chana. W PRL-u wydane, tak. Czyli za kurtyną, czyli Han prowadzi śledztwo. Tak, te trzy najlepsze wydano w PRL-u, zgadza się. I to jest Warren Oland, który grał Charlie Chana przed wojną. I tego nikt nie wie oprócz mnie, a teraz już państwo też wiecie. O. No i czytelnicy książki też, bo jest w książce to... No i czytelnicy książki też. I bardzo jestem dumna z tego odkrycia. Muszę powiedzieć. O. I ja uważam, że ten aktor był rozpoznawalny w końcu lat 50., jak tę Buźkę zamieszczono na tych kryminałach i uważam, że to nie był przypadek, że wtedy publiczność jeszcze pamiętała go z przedwojennych filmów, bo nie tylko Charlie Chana oczywiście grał, i że ale Charlie Chana przed wojną tylko on grał, ale w tej serii, która docierała do Polski, ale mówię, że on też grał inne postacie w innych filmach, ale że on był wtedy rozpoznawalny. I myślę, że świadomie umieszczono jego wizerunek wtedy na tych książkach. Dzisiaj nikt o tym nie pamięta, bo filmy z Charlie Chanem żaden nie był pokazywany w PRL-owskiej telewizji, do dzisiaj nie jest. Na Zachodzie można komplet kupić. Ale myślę, że wtedy czytelnicy przedwojenni pamiętali. Tak sądzę. O. Mogę, ja? Tak. Książka jest bardzo fajna, ja też przeczytałem ją z wielkim zainteresowaniem i podzielę się taką uwagą, że jak ją czytałem, to momentami było mi żal autorki, że się musiała przedzierać przez niektóre rzeczy, a w innych momentach zazdrościłem, że przeczytała takie fajne i ciekawe i frapujące rzeczy. Także takie, że tak powiem, mieszane odczucia trochę się ma, prawda, co do tej literatury. Zresztą mówicie o tym cały czas, tak, że ona, poziom jej jest różny i że ona faluje, prawda, są lepsze teksty, gorsze, ciekawsze i mniej ciekawe. Ale to jest tylko taka dygresja, natomiast ja mam, Doroto, do ciebie takie pytanie, bo ty traktujesz te teksty jako teksty źródłowe, prawda, jako źródło historyczne, prawda, i składasz taką deklarację właściwie w książce, tak, że to jest dla ciebie źródło historyczne. Moje pytanie jest takie, bo właściwie poza tą deklaracją, którą składasz, nie mówisz nic więcej o tym źródle, znaczy jak go badasz, jak go rozumiesz i w jakim sensie ta literatura, prawda, którą analizujesz, którą pokazujesz, jest tym źródłem, znaczy jak ona jest używana przez ciebie jako źródło, prawda? Tam
Jerzy Topolski, pamiętamy tę książkę, prawda? Literatura jako źródło historyczne, świetna rzecz do tej pory, bardzo aktualna. Tak, tak. Właśnie. Ona porusza tam bardzo wiele poziomów analizy, prawda? Literatury jako źródła historycznego. I tak jak u ciebie to funkcjonuje, tak jak ja zaobserwowałem, to jest na poziomie analizy wizji świata i człowieka, prawda? Bo ty się głównie na tym koncentrujesz. I moje pytanie właśnie, dlaczego tylko to, prawda? A nie ma na przykład, nie interesuje cię, powiedzmy, warstwa komunikacyjna, prawda? Warstwa formalna tych tekstów, prawda? Bo one w różnych latach są różnie pisane. Zresztą Jacek tutaj mówi też o języku trochę, prawda? Te języki są też różne, prawda? Metaforyka jest różna, nasycenie, no, tak, tak. Semantyka pojęć też się zmienia. Znaczy, gra semantyką w ogóle, zwłaszcza w takich tekstach czy przekazach propagandowych, to jest też niezwykle ciekawa rzecz, prawda? I stąd to moje pytanie, że dlaczego się ograniczasz tylko do wizji świata i człowieka, a nie spróbowałaś jeszcze ująć tego pod tym względem, znaczy, takim formalnym bardziej? Tak, odpowiedź jest bardzo prosta, bo po prostu samo mnie to najbardziej interesuje i ja to po prostu lubię. Taka jest prawda. Ja lubię oglądać światy przedstawione i to jest taka rzecz, że ja właściwie całe życie od dzieciństwa, jak sobie coś czytałam czy oglądałam, to się zastanawiałam, czy tak naprawdę było. I wiem, że to jest proste i że to jest mało takie może poważne, ale w gruncie rzeczy po prostu ja to lubię. Natomiast całkowicie się zgadzam, że te książki wymagałyby spojrzenia głębszego, chociażby to, co jest o języku. Na przykład pisze się, że to ja tego nie wymyśliłam, że Eddie Gay ma taki język jak dokumenty prawne. I to jest rzecz na przykład ciekawa. Ja uważam, akurat o tym napisałam jedno zdanie tam gdzieś mimochodem, uważam, że w tym jest też pewna prawda o PRL-u, w tym języku, jaki on przedstawia. I całkowicie się zgadzam, że wymagałoby to dokładnej analizy, kogoś, kto by się bardziej kompetentnie, kogoś mądrzejszego ode mnie, kto by zechciał coś takiego napisać, bo jest tu wiele warstw, które by można poruszyć. Ja napisałam książkę, która jest, powiedzmy sobie, pierwsza. Napisałam o tym, co mnie interesuje, bo jakby to powiedzieć, też nie chciałam się tą książką bardzo zmęczyć. Chciałam napisać coś, co w jakiś sposób sprawi mi przyjemność i mówię, znaczy tak, no mówię szczerze, po prostu jak było. To nie jest książka na stopień. Gdyby to była książka na stopień, to ona by taka była bardziej obudowana metodologią. Ale zachęcam, możecie Państwo puścić, że zachęcam w obieg taką informację, żeby rzeczywiście w ten sposób spojrzeć, bo to wszystko, co mówisz, to w tych książkach jest i niewątpliwie warto by się tym zająć. A ja po prostu lubię świat przedstawiony. No jeszcze asekuracyjnie dodajesz we wstępie, że to jest książka w sumie popularyzująca, popularna. Bo ja się umiem asekurować. Ja odbiorcy, mam talent, tak, asekurowania się we wstępach. Ona zdecydowanie jest bardziej popularyzatorska niż jest to studium naukowe. Nie jest to studium naukowe. Ale wiecie Państwo, ale co? Tak. Jako sama w sobie, jako źródło także do analiz metodologicznych, no to jest wyjściowa. Pozycja wyjściowa, znaczy, zdecydowanie. Wiecie Państwo, może też taką rzecz powiem. Wiecie Państwo, ja lubię historię. Znaczy lubię historię na tym bardzo prostym poziomie. Po prostu lubię sobie czytać o historii, lubię się dowiadywać, jak było. I pisząc tę książkę, myślałam też o jednym. To znaczy pisanie książki zawsze naukowej, praca naukowa jest zawsze pracą wyboru. Zawsze trzeba coś odrzucić, coś wziąć. Ja chciałam napisać książkę, w której będzie nie tylko poważna analiza, ale która też przedstawi jakąś tam chociażby prostą, ale podstawową historię gatunku. I myślę, że ja to tam trochę jednak zrobiłam w tej książce. Wspomniałam o książkach przedwojennych, które były wydawane, o tym, że polski kryminał ma jakąś tam tradycję. Wiem, że tego wszystkiego może nie ma dużo, ale w gruncie rzeczy jest to ujęte w jednym miejscu. I ja pisząc tę książkę, chciałam, żeby ona była jakąś taką wyjściową, która uporządkuje pewne rzeczy, że tak powiem, wytyczy, a po mnie niech przyjdą kolejni, którzy może bardziej kompetentnie, tak jak chociażby tym piwowarczykiem, się zajmą i napiszą. Ale chciałam, no mogłaby to być książka jeszcze raz taka druga, bym 2 lata dłużej pisała, ktoś by mnie ubiegł. Też nie chciałam, żeby mnie ktoś ubiegł, bo to jest modne, też mówię szczerze, zupełnie się trochę śpieszyłam. Ale chciałam, żeby tu też była historia powieści kryminalnej, taka, która będzie miała też walor, powiedzmy sobie, podręcznikowy.
dla kogoś, kto chciałby się zainteresować historią powieści kryminalnej w PRL-u, to jak sobie poczyta tę książkę, to coś będzie wiedział i będzie wiedział, od czego zacząć. Mhm. I taki był też mój cel. O, tak, proszę. Myślę, że ja tą książkę nie tylko przeczytałem, ale i kupiłem, co jest rzeczą bardzo ważną. Myślę, że ona jest, to jest oczywiście dobra książka w wielu aspektach, ale chciałem zwrócić uwagę tylko na jeden. Wracając do lat 60., gdzie dominowało czterech takich jeźdźców, będzie Edigej, Kostecki, Kłodzińska, to nazwisko jeszcze dzisiaj nie padło, no i Zejler-Zborowski. I właśnie to, co pani mówiła, o czym pani pisze tutaj, w jakiej mierze tamte kryminały oddają rzeczywistość lat 60. No mnie, przyznam, moja uwaga jest taka, że mnie to trochę nie przekonuje, ci literaci pisali o aferze mięsnej, o takich różnych sprawach, no bo o czym mieli pisać? No pisali no, to, co było. Jest taka książka Edigeja, chyba, nie wiem, czy dobrze wymawiam tytuł, proszę mnie poprawić, Dzieje jednego pistoletu. To jest znowu oparte na tym napadzie na Jasnej, na pocztę na Jasnej, to jest 64 czy któryś rok i tam wcześniejsze takie niewyjaśnione sprawy. Więc te sprawy oczywiście były i to jest jasne, ale myślę, że jeżeli mówimy na poziomie ogólności, to tak, te światła się zapalają, prawda, ludzie idą do pracy, te wszystkie historie, a jeżeli przechodzimy do szczegółów takich istotnych, to tu są problemy, bo występują jakieś takie ogólne rzeczy, miasta, których nie ma. To znaczy inaczej, nie będę tutaj wchodził w takie rzeczy, ale nie można powtórzyć jakby takiego kryminału chandlerowskiego. Wsiadamy do tego samego pociągu, czy do tej linii tramwajowej i tak dalej. Jeżeli czytamy Kłodzińską, czy jakieś inne, to właściwie nie występują numery tramwajów w Warszawie, czy numery autobusów. Bardzo rzadko to występuje. I występują takie historie dla człowieka, który zna tamte lata, tamte historie, takie bardzo dziwne. Na przykład podam tylko takie dwie rzeczy. Tutaj pani wspomniała o tym, pani profesor wspomniała o tym, że akcja często dzieje, znaczy czasem dzieje się wśród pracowników naukowych, prawda? I to jest bardzo fajnie. Nawet Kozikowski, to nawet tam jest bohaterem, jest jakiś milicjant, który był u Kozikowskiego, tak? Nie wiem, czy dobrze wymawiam, który był historykiem. Zajmował się historykiem nowożytnym, ale nie o tym chciałem powiedzieć. To taka historia, która razi. Na przykład, co zdaje się Edigeja, że akcja dzieje się na Uniwersytecie Warszawskim incydentalnie i tam jest taka wielka dyskusja, że docent musi wygryźć profesora, no bo to wiadomo i tak dalej. Edigej studiował przed wojną i wiedział, że to, i to przeniósł na czasy lat 60., że przed wojną katedra była dla profesora. Nie mógł być w katedrze inny profesor, poza tym jedny, prawda? No ale już w PRL-u w latach 60. i tak dalej, zakładzie, katedrze, potem zakładzie, teraz znowu katedrze, może być wielu profesorów. No jest to taki drobiazg, ale to jednak razi. Czy też w jakiejś, już nie pamiętam, to u Kłodzińskiej, akcja dzieje się w latach 70. No i tam pojawia się dziewczyna jakaś, Kasia czy Marysia, uczennica klasy 10 tam jakiejś tam. No przecież nie może być w latach 70. 10 klasy, bo one się skończyły w 67 roku. No ja mówię o takich drobiazgach. No właśnie, czy jeżeli akcja dzieje się w Radomiu, czy w moim mieście, już nie powiem jakim, to tam nie można po prostu powtórzyć tego, co powtórzył Chandler. No, jakieś ogólne rzeczy, jakiś szpital, jakiś tego, no pojechałby ten, no, mu się nie chciało, był stary, pojechał do tego miasta, sprawdziłby, gdzie się mieści komenda policji, gdzie, no jakieś takie rzeczy, no jakiś pomnik, jakieś coś takiego. No właśnie, i dlatego, ja nie powiem, że pewne rzeczy są bardzo takie istotne, na przykład idzie milicjant tam szczęsny, czy któryś i rano w niedzielę kupuje gazetę.
No bo przecież gazety wychodziły w niedzielę, prawda? Czyli to jest ten szczegół, przez który widzimy tamte lata. Tak więc podsumowując, więc wydaje mi się, że jest pewna w tych kryminałach, jest lat 60. jest pewna ogólność, która razi. Jakieś takie, no właśnie, o tym pisał Barańczak kiedyś, tu pamiętam, nie tylko na łamach studenta, czy było takie czasopismo w Krakowie, on takie robił, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, kto był odbiorcą powieści kryminalnych. No, najprostsza rzecz jest taka, no, kto czytał, no, ale kto czytał? Ja tu może podrzucę taką pewną informację, którą mam. Wydaje mi się, że dwa środowiska, czy może trzy, inteligencja techniczna, to, tak mówię, to na pewno wyczucie, bo nikt nie prowadził badań, lekarze, dziwne, i trzecia, którą znam dokładnie, oficerowie. Ale nie milicji, tylko wojska. Kiedy wzięto mnie do wojska, bo wtedy brano absolwentów uczelni wyższych, to ja byłem w wojsku i tam byłem w różnych jednostkach. I ze zdziwieniem zobaczyłem, że ci oficerowie, jak mają służbę, tak 24 godziny, to czytają kryminały. Te takie małe, srebrne klucze i tak dalej. Mają nawet takie biblioteczki w tych swoich kanciapach czy kantorach i oni to czytają, te kryminały, czyli jakby te trzy środowiska tutaj. No, to może to jest to te dwa tak na wyczucie, ale to trzecie to pamiętam dokładnie, przynajmniej w Śląskim Okręgu Wojskowym. Dziękuję pani. Wie pan co, to co pan powiedział, to bardzo jest trafna uwaga, ale ona ma też charakter szerszy. Ma pan rację, w kryminałach PRL-owskich mało jest pewnego rodzaju szczegółów. Tak jak pan mówi, takich szczegółów na przykład typu na jaką ulicę kto poszedł, jaki jest numer tramwaju. Rzeczywiście one niekiedy mogą robić wrażenie, chociaż nie do końca, że właściwie nie wiadomo gdzie się dzieją. Ale są tu wyjątki, wyjątkiem są oczywiście opisy knajp warszawskich zwłaszcza. Są też kryminały poznańskie, które akcja się dzieje w Poznaniu z bardzo szczegółowym opisem różnych restauracyjek, kawiarenek, nazw ulic, tramwajów właśnie łącznie z numerami, więc są wyjątki, ale generalnie rzecz biorąc ja bym powiedziała tak, niech pan zwróci uwagę, że zachodnie kryminały kiedyś też operowały znacznie mniejszą ilością tego typu szczegółów. To było tak w ogóle po prostu pisane wtedy. Kolega tu powiedział, że nie było internetu, oczywiście coś jest na rzeczy. Dzisiejsze kryminały, chociażby takie, no właśnie jak Krajewski tu przywoływane, wręcz lubują się, dzisiejsi autorzy wręcz lubują się w opisie szczegółów, tak, szczegółów, no właśnie, topografia jest szczególnie... Miasta, absolutnie, tak. To jest po prostu wręcz modne. Kiedyś natomiast generalnie pisano ogólniej, inne problemy poruszano, ale też był inny odbiorca, to znaczy ten odbiorca też wiedział znacznie mniej i pewne rzeczy zweryfikować mogli tylko ludzie mieszkający, na przykład w jakimś mieście. Stąd ja jestem z Poznania i te parę kryminałów poznańskich, które przeczytałam, to byłam pod wrażeniem, bo były bardzo ładnie opisane ulice, tramwaje i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie ma pan rację z tym, że z taką uwagą, że po prostu tak pisano. Odbiorca był, słuchajcie państwo, odbiorca był znacznie mniej wykształcony, to znaczy nie, że był mniej inteligentny, ale kiedyś my mieliśmy mniej wiedzy niż ma na przykład dzisiejsze młode pokolenie, które ma naładowane wiedzy dużo, nie, że potrafi robić koniecznie tam użytek z tej wiedzy, bo to jest jeszcze inna sprawa. Ale generalnie rzecz biorąc, ile na przykład było książek w PRL-u, ile wydawano, co można było zobaczyć w telewizji czy radio, nasza wiedza była skromniejsza w pewien sposób, co nie znaczy... Proszę? Było dostęp, mieliśmy mniej takich faktograficznej informacji i to też w jakiś sposób jest odzwierciedlone w literaturze tamtych czasów. Ale ma pan rację i zgadzam się z tym, że niekiedy, jak się pamięta tamte czasy, to człowieka pewne szczegóły irytują, bo tak nie było. Mnie na przykład też niekiedy irytuje, że ktoś wchodzi do na przykład te służące wszechobecne. Myślę, naprawdę tak wszyscy mieli służące, albo na przykład gospodynie, gosposie, bo to w różnych wariantach, ale też na przykład czytuję kryminały, w których bez przerwy ludzie chodzą po jakichś restauracjach.
Ja nie wiem, czy tak w PRL-u wszyscy bez przerwy chodzili po restauracjach. Nie sądzę, żeby chodzili, bo po prostu by nie mieli za co chodzić po tych restauracjach, bo wszystko było drogie i ograniczone i tak dalej, nie? Więc do kryminałów też trzeba podchodzić z pewnym takim, no właśnie, no nie chcę mówić o dekonstrukcji świata przedstawionego, ale z pewnym takim spojrzeniem, że niekiedy to, co jest w kryminale, trzeba odczytać dokładnie odwrotnie, a niekiedy ten świat przedstawiony to tak naprawdę nie jest świat, który odzwierciedla realia, ale odzwierciedla życzenia pobożne twórców systemu, którzy sobie życzyli, żeby tak było i w związku z tym tak pisano. Więc niekiedy z książek, czy z filmów, czy z czegokolwiek tam dowiadujemy się o ideologii, założeniach tych ideologii, a nie o tym, jak było, o realiach, nie? I to jest też taka rzecz głębsza i to właściwie zawsze, cokolwiek z PRL-u się bierze, to trzeba mieć to na względzie, nie? I o tym pamiętać. Jeszcze mam pytanie, czy w resortowych czasopismach w jaki sposób recenzowane były te powieści milicyjne, prawda, które tutaj były wydawane w PRL-u? Powiem panu prawdę, że moja wiedza na ten temat jest ograniczona, chociaż niewątpliwie nie przechodziło to zupełnie bez echa. Interesowano się tym, ale nie potrafię panu powiedzieć w jakim stopniu, bo po prostu nie przeglądałam, powiem szczerze, nie przeglądałam tych resortowych czasopism poza tymi numerami, które wiedziałam, że powinnam przeglądnąć, a w których były artykuły na przykład o współpracy milicji z ludnością i tak dalej. Po prostu nie wiem. Ja jeszcze nawiążę do tego wątku kryminał, a prawda, a realia, tak? Z twojej książki odniosłam takie wrażenie, że najbardziej się do tego modelu przybliżały te kryminały odwilżowe, bo one były miały pewną odwagę krytyki na czele z milicją, formacji, powiedzmy, organów ścigania czy śledczych, ale także pojawiały się takie książki, które no, mówiły o nędzy tych niższych warstw, na przykład Ulica Bliska Barbary Gordon. No, tak? Po prostu to jest pewne świadectwo, jakby powiedzieć, niezrealizowanej utopii socjalistycznej, ergo komunizm realny, tak? No. Czyli nędza, absolutnie nędza. Albo na przykład Wandy Balickiej Druga śmierć Barbary. No, to jest o repatriantach ze Związku Radzieckiego. Dość odważny wątek. Też śladowo występujący. Wtedy był o tragicznych losach tam, tak? Po wywózkach. Kobieta wraca prostu niezupełnie normalna po wywózce. Tak jest, tak. No, u Aderbala i Fristera w Naszyjniku kapitana Cholicza na przykład jest też wątek polskiego Lwowa. I wywózek na Syberię to też się pojawia, prawda? Tak. Tylko, że jest to świadomy lub nieświadomy kilkuletni okres kontrofensowy wobec socrealizmu. No, i tu trzeba trochę inną perspektywę przyjąć niż dotyczącą tych lat pewną stabilizacji 60-tych, 70-tych. Krótki moment. Ale 56 rok był przełomem. Znaczy w literaturze, czy... I wie pan co, ja bym powiedziała, że 55. Tak, tutaj bym nawiązała do Tyrmanda, który się wtedy pokazał zły. Poemat dla dorosłych przede wszystkim, nie? Proszę? Poemat dla dorosłych. Opowieści milicyjnej, czy kryminale. No i te pierwsze piwowarczyki, które wtedy też wystartowały, ale ja bym tutaj Tyrmanda jednak wyżej stawiała ze względu na jego taką, talent oczywiście, ale też taką funkcję. To jest taka książka mogła na Zachodzie też powstać, zmieniając pewne realia i tak dalej, ale sposób napisania, fabuła, to jest soczyste. Tyrmand jest fajny, ale zdecydowanie 55. Ale kryminały w sumie seria rządu kluczy 56, a Jawnik chyba 57. Nawet 59. 50, no 59, koniec 50. Natomiast pierwszy piwowarczyk, tak, ten stary zegar, 54. Zresztą to Tyrman zdaje się uważa, że to była pierwsza opowieść, tam opowiadanie kryminalne. To tak? Było ograniczone parę tytułów, tylko a tutaj już się seria zaczyna. To się zaczynają serie, tak. Jak Atachistek Kostecki, 56 i 7. Pierwsze wydanie, zgadza się. Znaczy nie mówiąc o tych z lat 46. No ale te się nie liczą, bo to był inny okres jeszcze, nie? Tak, zgadza się, wydawano. Ja nawet znalazłam i to mnie zainteresowało, że w czasie wojny wydawano Marczyńskiego. Powieści na początku lat 40. Tak, w Krakowie, stare przedwojenne. Jakie tytuły? Wie pan co, przyznam, że nie pamiętam. W książce o tym piszę, nie pamiętam, jakie tytuły możemy... Tak, parę... W 43, drugim, trzecim parę książek wydano
wydano właśnie w Krakowie. W Krakowie, tak, w Polsce, w Krakowie. Prywatny, ale... To jeszcze do drukarni to mógł wydać przez Poznań, no. Bo wydawane właśnie... Ale nie pamiętam tytułu. Wydanie Marcińskiego, a tak to z tych marzołów to nie kojarzę. Było wydania, te wydania się nawet zachowały bodaj... To znaczy 42, 3, 4, no to był tam kilka Marcińskich. To był ten cykl z tym, no... Rafałem Królikiem, trzy tomy, ale... w latach 42 roku. Ładny kolorowy okład bardzo, Raczyńskiego, robiony przez Raczyńskiego. To trzy tytuły były. Przygoda Biaric, Ulubieniec Seniorik i Miłość Szelka. No, jakie piękne tytuły, no proszę. No wiadomo, że Christine był wydany w czasie okupacji, prawda? Czyli Kostecki. Kostecki. Tylko, że to oczywiście Kostecki zginęło. Ale w czasie okupacji ale pod różnymi... Były wznawiane, w ogóle wznawiane. W co tydzień powieść w latach 40. Znaczy on napisał trzy powieści w czasie okupacji, one zaginęły w czasie Powstania Warszawskiego po prostu. Ale są, niestety. Pierwsze pytania Kosteckiego, ile to był Starostecki, to były przed wojną, gdzie do dziś toczy się dyskusja. W części encyklopedii literackich pisze, że Starostecki to jest Kostecki, a córka Kosteckiego zaprzecza, że na przykład planu Wilka nie napisał ojciec. To też była duża dyskusja w internecie. Była. Ja się pytałam, bo sama byłam ciekawa, się pytałam Grzegorza Cieleckiego, szefa tego klubu MORT, który właśnie tę książeczkę wydał. I on twierdzi, że to też nie była ta sama postać. Prowadzili rozmowę z córką Kosteckiego, żeby wydawać te, czy gazetowce, czy inne. No bo przed wojną Starostecki wydał parę rzeczy. Wydał. Reporter zbrodni, by tam jeszcze. Ale Kostecki miał liczne pseudonimy też zachodnio brzmiące Kosteckim. No, Krystyn Błantik i Techistin. No. I Kryzman. I wydawał. Jeszcze jedno pytanie, proszę. Tak, jeszcze. W nakładach ukazywały się powieści milicyjne? Czy dochodziło do takiego zjawiska podnoszenia nakładów w sytuacjach, gdy na przykład dochodziło do wydarzeń, które szczególnie negatywnie pokazywały zachowanie milicji wobec obywateli? Jaka była poczytność też tych kryminałów i którzy autorzy cieszyli się największą popularnością w społeczeństwie? Wie pan, powiem tak. Kryminały, ich nakłady rosły wraz z upływem czasu. Te pierwsze książki to mają takie nakłady po kilkanaście, po 20, po 25 tysięcy. Ale nakłady już w latach 60. rosły zdecydowanie, a w latach, na początku lat 80. więcej, po 320. Ja znalazłam Kłodzińską, tutaj wspomnianą słusznie zresztą, bo nie padło jej nazwiska, należałoby Kłodzińską wymienić, która miała w latach 80. nakłady po 320 tysięcy, ale 320 tysięcy, ale wiecie Państwo, to jest, co jest ciekawe, tak naprawdę to wydawnictwa mają ograniczone możliwości dzisiaj odtworzenia, no bo pewne tam kwestie finansowe to idą po 5 latach na przemiał. Ten dział księgowy to się nie trzyma i tego dzisiaj nie wiadomo, ale niektórzy autorzy utrzymują i można domniemywać, że mówią prawdę, że mieli to druki. I ponoć zdarzało się, że niektóre kryminały miały nawet po 500 000 nakłady. To po prostu niewyobrażalne ilości, ale na pewno 320 tysięcy takie nakłady się zdarzały w latach 80. 100 tysięcy to jest norma w latach 70. na przykład, to nie budzi żadnej emocji. Także wydawano tego naprawdę sporo. Oczywiście największą popularnością się cieszyły kryminały zachodnie i to w ogóle nie ma o czym mówić. Klasyka zachodniego kryminału to było, no tak jak westerny amerykańskie w kinach też zawsze były kolejki, a na polskie filmy to niekoniecznie na wszystkie, nie? Natomiast jest takie załamanie pewne rynku po stanie wojennym, kiedy publiczność, no co by nie powiedzieć, za Gomułki, za Gierka była pewna stabilizacja, czy ona była mała, czy ona była względna, to była to pewna stabilizacja dla przeciętnego człowieka. To sprzyja
czytaniu książek. Natomiast niewątpliwie nastąpiło takie załamanie związane też z kolejną falą braku zaufania do jakichkolwiek służb. O ile milicja, powiedzmy, nigdy nie cieszyła się uwielbieniem społeczeństwa, o tyle społeczeństwo sobie też zdawało sprawę, że jakaś milicja jednak jest potrzebna, bo w końcu też są jakieś rozboje, napady, kradzieże, no taka przestępczość, że tak powiem, codzienna. Natomiast to się załamało po stanie wojennym zdecydowanie i to też się odbiło na czytelnictwie. Dostanie Kłodzińskiej w latach 80. to nie był problem. Ja tego nie kupował, wiadomo, no, dlaczego. No po prostu z wiadomych względów, nie? Także, także to spadło, natomiast zaczęli się pojawiać nowi autorzy, bardzo się wzorujący na literaturze zachodniej. Na ile im to wychodziło, to już tam jest inna sprawa. I potem jest taki zupełnie zdumiewający rzut pod sam koniec lat 80., gdzieś około, no w 88 roku, kiedy te książki zaczynają być jakby zupełnie inne. Nagle się jakieś takie wątki rozliczeniowe pojawiają, jakieś takie jakby krytyka nadużyć władzy, ale tej obecnej władzy. To takie nawet jest zdumiewające zupełnie. Natomiast generalnie rzecz biorąc schodziły przede wszystkim kryminały zachodnie, na drugim miejscu kryminały polskie. Cieszyły się popularnością autorki, kobiety, no właśnie chociażby Barbara Gordon. No Chmielewska to tam jest królowa, to tam Chmielewska nie leżała, ale Chmielewska to jest właściwie, to jest klasa sama dla siebie, bo to jest też specyfika, nie? Ona coś tam stworzyła własnego. Ale mówię, w latach 80. to dostanie kryminału zazwyczaj polskiego już nie było takie kłopotliwe jak wcześniej, nie? No żeby już tak z tymi latami 80. jeszcze dodam króciutko, no pojawia się ciekawy wątek tropicieli UFO. Tak, no, to jest to, no coś tak. Jest, Andrzeja Barcza Mastermind, no i oczywiście 85. rok Wielki Szół. To jednak to czytano, potem oglądano, prawda? Tak. Wcześniej oglądano, przepraszam, bo tu jest pewna wtórność, to tak, bardzo rzadko tak, bywało. Tak, rzadko, szczególnie w Polsce. Tak. Chęcińskiego 83, a Pużyckiego na podstawie jego własnego scenariusza, no 85, tak. Na Barbara, nie Barbara Gordon, czy tylko Anna Kłodzińska, no cóż, no, napisała to w pogardzie prawa. Popadła w szaleństwo w latach 80. Popadła w szaleństwo absolutne, absolutna propagandówka, taka zjadliwa nagonka na Solidarność, rzecz jasna, kryminalizacja opozycji i tak dalej, no to był ten schemat. To był schemat, no i tego faktycznie, tutaj, no i to faktycznie już tam nie, i to faktycznie leżało, bo tego ludzie nie chcieli czytać. Poza tym te książki były... One były coraz mniej estetyczne, ta Kłodzińska, szczególnie w latach 80. była tak nieestetycznie wydawana. No wiadomo, że tam w latach 80. nie można było mieć za wielkich wymagań co do estetyki czegokolwiek. Każdy się cieszył, jak w ogóle coś dostał. Ale te książki faktycznie leżały, nie? Bo to nawet nie była inteligentna krytyka opozycji, to była taka krytyka, że właściwie aż dzisiaj się czyta, to człowiek się śmieje. Tam wykrzywione gęby opozycjonistów, straszni ludzie, którzy się rzucają na milicyjne samochody, a milicjanci tam heroicznie giną, przypominając sobie, jak tam w lesie śpiewali my ze spalonych wsi, my ze spalonych miast i walczyli o wyzwolenie. No Kłodzińska po prostu przeszła, ona zawsze była zwolenniczką systemu, ale miała pewien talent ta kobieta, ona pewne rzeczy potrafiła tam napisać. Natomiast tutaj to po prostu te lata 80. to jest zjazd, natomiast to UFO to jest ciekawe, bo to jest w ogóle taka rzecz mody na UFO, która się gdzieś tam pojawiła w końcu lat 70. Zagierka jeszcze, no właśnie Deniken, ale też mieliśmy potworę, państwo pamiętacie, co się wynurzyło z jakiegoś jeziora nam... Proszę? Nie, no Loch Ness to była Nessie, ale myśmy mieli potworę. To się nazywało Potwora. To było w lecie z radiem lansowane i też UFO podobno przyjechało i... Na Lubelszczyznę jeszcze? Na Lubelszczyznę, było. Tak, no właśnie. W 78 wyszedł dokument taki chyba UFO i Kamień, coś takiego, tak? Tak. Syty. Tak, ja wspominam o tym w książce, ja nawet go mam, nawet studentom pokazuję raz po raz kawałek na zajęcia. O. Więc to jest ciekawy wątek, ale to jest też wątek... Wiecie państwo, w gruncie rzeczy, ja się nad tym zastanawiałam, to już nie jest powieść milicyjna, ale w którymś momencie, i to przede wszystkim jest Zagierka widoczne, zaczyna być odblokowywana taka tajemnica, taka tematyka no właśnie obcych cywilizacji, horoskopów, wróżczkarzy, to w latach 80. się nasila.
Ja bym też była uradowana, gdyby to ktoś zechciał zbadać, bo ja nie wiem, czy to jest przypadek, czy czegoś za tym nie ma. Czy na przykład to nie była jakaś forma taka utajona walki z Kościołem w latach 70. Bym się nad tym poważnie zastanawiała, ale mówię, nie wiem i nie chcę się wypowiadać. Tym niemniej tak, jest bardzo widoczne i tutaj to też jest taki pewien zapis swoich czasów, bym powiedziała, ta książka. Już? Tak? Dobrze, będziemy zmierzać powoli do końca. No można było siedzieć tutaj długo, jak wiadomo. Ja bym jeszcze mogła gadać. Ja też w sumie. Ostatnie słowa poproszę Państwa. Może zacznijmy tak. Od Jacek. No tutaj jeszcze raz zetknięcie tych dwóch perspektyw, takiej literaturoznawczej i historyka, pokazuje, że jednak są to różne czasami spojrzenia i pewno trzeba by próbować pisać książki wspólnie, żeby znaleźć tą perspektywę taką, która by pomogła ten złoty środek jakoś zbudować. Tak? Bo tak jak tutaj autorka książki próbowała zobaczyć jakiś kawałek rzeczywistości, prawda, wyłaniający się z tego świata, a tak jak tutaj sobie słuchałem trochę, jak pan proponował też znaleźć ten drugi punkt widzenia, i też na przykład Barańczak o tym pisał, jakaś nierzeczywistość, prawda? Więc rzeczywistość czy nierzeczywistość, problem jest po prostu może prostszy, że jest to jednak literatura gatunkowa, popularna, która pomiędzy tymi dwoma gdzieś tam biegunami próbuje funkcjonować z bardzo różnym skutkiem, tak? Ale tego obrazu rzeczywistości ja aż tak w takim stopniu nie oczekuję. Wiem, że ciebie to, tak jak mówisz, deklarujesz ciekawi, jest to jakaś tam, ujawnia się ta funkcja poznawcza, prawda? Dzisiaj to wydawanie tych książek pewno służy bardziej tej funkcji ludycznej, tak, że mamy się dobrze bawić, nie? No ale badacz musi znaleźć tą perspektywę nieludyczną oczywiście. No, a ja bym może powiedziała tak, to się wpisze w to, co powiedziałeś, że w gruncie rzeczy wiele tematów wymaga jednak pewnej interdyscyplinarności, której jednej osobie trudno uzyskać, bo nikt się nie zna na wszystkim, nikt nie jest we wszystkim kompetentny. I faktycznie niekiedy jakieś wspólne projekty, nawet właśnie historyczno-polonistyczne na przykład, czy tak jak były robione socjologiczne z historykami, socjolodzy, to mogłoby poszerzyć pewną perspektywę badawczą i bardzo szkoda, że dzisiaj, jakby to powiedzieć, nie zachęca się praktycznie ludzi do badań interdyscyplinarnych, a raczej wtłacza w jakieś tam dyscypliny wąskie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest korzystne dla nauki. I być może... Wysyłasz sygnał do ministra. Wysyłam sygnał. No to minister dostał mój sygnał i teraz się zaczęsie. I być może jakiś polonista powinien usiąść i napisać drugą część tej książki, w której byłyby właśnie pogłębione analizy chociażby języka, co jest niewątpliwie bardzo ciekawe. I wtedy dopiero byłaby jakaś pełnia. Dziękuję. Ja zakończę informacją dla nas wszystkich. Od 2001 roku działa Klub Miłośników Polskiej Powieści Milicyjnej, MORT. Bardzo ważna instytucja dla ciebie w czasie pisania i dla wszystkich, którzy będą się zajmować tym tematem. Prezesem jest pan Grzegorz Cielecki. To stowarzyszenie, czy ten klub podjął bardzo cenną inicjatywę wydawniczą. Oni uruchomili wydawnictwo Wielki Sen, gdzie wydają kryminały gazetowce, które nie miały swoich wydań książkowych. Dotąd wydali przeszło 100 takich książek, takich pozycji. Przy tym wydali tak zwane 4 sety, w których zamieszczają teksty krytyczne, analityczne, dotyczące tych... recenzje w zasadzie i teksty naukowe, czy popularno-naukowe dotyczące tych kryminałów czy powieści policyjnej przede wszystkim. Także, no i tutaj ta książka, którą pan pokazywał, rzecz absolutnie podstawowa dla każdego miłośnika kryminałów, tak jest. Tutaj ten katalog. Jest katalog. No, tak to jest. Prawda. No i ostatnie moje zdanie. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w lutym. Dziękuję Państwu również. Było mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo zaszczycić mnie swoją obecnością.